Witamy wszystkich bardzo serdecznie na podcaście Ostatniej Tawerny. Dzisiaj porozmawiamy na temat dwóch światów, Marvela i DC. Takie zderzenie multiversum w realnym świecie. Porozmawiają o tym nasi dwaj redaktorzy, Bartosz Stuła, witam serdecznie. Witam również i witam mojego współrozmówcę Piotrka Markiewicza. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Będę po kolei zadawać pytania, a nasi specjaliści wypowiedzą się w danym temacie. Od razu zapowiem, że Bartek jest po stronie DC, a Piotr wybrał Marvela. Podkreślam również, że nagranie jest przygotowane przed premierą Suicide Squad Kill the Justice League. Będzie to miało znaczenie przy jednym z pytań. Dobrze, no to zacznijmy. Pytanie numer pierwsze. Dlaczego lepiej czujesz się z danym uniwersum? W przypadku rozpoczynającego Bartka, dlaczego czujesz się lepiej z DC? Dobra, w takim razie już jestem ukierunkowany, aczkolwiek i tak będę musiał tutaj zaznaczyć, dlaczego czuję się mniej swobodnie z uniwersum Marvela. Ponieważ no to pytanie jakby jednoznacznie już zakłada, prawda, dlaczego też i lepiej z tym, i gorzej z tym. Dlaczego z DC? A mianowicie... Jeżeli porównamy sobie komiksy i komiksy, które no, zdarza mi się czytać już długi, długi okres czasu, to uważam, że te komiksy są troszeczkę bardziej spójne. Nawet jeśli oglądamy, przeglądamy, prawda, kadry, to one też są jakby takie bardziej spójne, tak? Mam tutaj na myśli, że te rysunki nie są aż tak bardzo chaotyczne. Miejscami, kiedy mamy plany, prawda, jakichś wielkich bitew, one nie są dla mnie przeładowane postaciami, detalami. Ja się po prostu w nich nie gubię, nie gubię się w tym chaosie, a taka tendencja w Marvelu no jest od jakiegoś czasu, może nie od samego początku, ale tak powiedzmy sobie no około drugiej dekady XXI wieku, gdzieś od 2010 roku zauważam taką tendencję do tego, że no jest przesycenie po prostu tych wszystkich komiksowych rzeczy na po prostu jednym kadrze komiksowym, czego w DC nie zauważam. Zresztą daleko by szukać, ale najnowsza seria Nightwingu, która też jest swoistym eksperymentem takim artystycznym, tak? Jeden zeszyt, który został wydany, już nie pamiętam, który tutaj był numer, ale został przedstawiony w postaci jednego wielkiego kadru i na tym kadrze po prostu można było się odnaleźć, tak? Można było oddychać w cudzysłowie, czego w Marvelu jakby tutaj no, nie mogę po prostu tego dostrzec, tak? Brakuje mi zaczerpnięcia tego tchu, kiedy patrzę na te kadry. Inna kwestia jeszcze może taka bardziej stricte związana z całym jakby zamysłem uniwersum, mianowicie... Kiedy ja sobie tak uświadamiałem, będąc nastolatkiem, czemu akurat DC, a nie Marvel? Zobaczmy, że ci superbohaterowie DC, oni są jakby bardziej tacy samodzielni, tak? Oczywiście wchodzą jakieś interakcje z Kongresem Stanów Zjednoczonych, z CIA, no mają tutaj z tą kwestią, powiedzmy sobie, stricte państwową też coś do czynienia, niemniej jednak SHIELD, SWORD i tak dalej, które pojawiają się w Marvelu, no one są bardziej jakby obarczone tą współpracą z organami państwowymi, tak, organami politycznymi. A tutaj no Liga Sprawiedliwości jest jakby samodzielna, jest jakby takim tworem, który nie wchodzi aż tak mocno we współpracę polityczną. No, chociaż z drugiej strony, no tutaj oddaję hołd Marvelowi za jedną kwestię, a mianowicie kiedy był event Civil War'a, tak, w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku, no to akurat było kapitalnie zarysowane, że właśnie Marvel ma problem z tym, że od początku te organizacje jakby były zespolone z polityką w Stanach Zjednoczonych, tak? I Kapitan Ameryka jako ten rebelian w tamtym momencie próbuje się przeciwstawić temu aktu politycznemu, który zakładał, prawda, że wszyscy bohaterowie mają zostać zarejestrowani. No więc no sam Marvel sobie zdał z tego sprawę po jakimś czasie, prawda, tworząc ten event. Także no, tyle z mojej strony, jeśli chodzi o to, dlaczego czuję się swobodniej z DC. A ty, Piotrze, jak ty na to patrzysz? Dlaczego ty czujesz się na przykład lepiej z Marvelem? No moja odpowiedź jest mniej złożona może, powiedzmy, niż twoja. Po prostu wcześniej wszedłem w ten świat Marvela. Owszem, nie ukrywam, że jeszcze będąc w sumie dzieciakiem, bo nawet nie nastolatkiem, były u nas te komiksy TM Semik, tak? Więc zaczynałem od czytania Supermana i Batmana. Później doszedł do tego jeszcze Spider-Man. No i w sumie
Tak, właśnie zacząłem od tego Spidermana, później zacząłem poznawać kolejnych tych superbohaterów. Pokochałem po prostu X-Menów, zacząłem śledzić tę serię, a nie DC, więc już trochę ją bliżej poznałem. Poznałem wszystkie te postaci, zarówno dobre, jak i złe. Wszedłem w to uniwersum. No wiadomo, gdybym chciał śledzić DC, też by trzeba było od czegoś dopiero zaczynać, żeby przybliżyć sobie całą tą chronologię, poznać to wszystko od podszewki. No a Marvel już miałem w tym momencie zapoznany i zostałem po prostu przy nim. Bardziej mi się może też spodobał, wiem jak to brzmi, jeśli chodzi, wiadomo, o jakąś fantastykę, tutaj superbohaterszczyznę, ale ten Marvel wydaje się bardziej realny, bardziej ludzki, że jednak ci superbohaterowie momentami nie są aż tak przerysowani, oczywiście nie ujmując tu, nie mówiąc tego w jakimś tam złym kontekście. No wiadomo, Superman jest super, nadludzki, tak, żadnego tam kule nie tykają. No jasne, Kryptonit, wiadomo, on tam nieraz też obrywał z czasem, ale jeszcze na początku, no jednak ten Spider-Man częściej mu się tam działo coś złego. On też musiał sobie radzić z tym życiem codziennym, tak? Peter Parker walczący o to, żeby mieć na chleb. I tu mieliśmy kilku takich superbohaterów, którzy obrywali, tak? Jakiś tam Daredevil, który co chwila poturbowany musiał leżeć w szpitalu, dogorywać, być leczonym. No i takich przykładów byłoby pewnie wielu, więc było to, tak jak mówiłem, jakkolwiek to brzmi, bardziej realne, bardziej przypadło mi do gustu. I jakoś przy tym zostałem. Tak, rozumiem cię bardzo, ponieważ nawet kojarzę taki komiks, gdzie Peterowi Parkerowi przed chyba randką z Mary Jane wyskoczył pryszcz, także no, to było zupełnie takie odniesienie się do tej naszej szarej codzienności, tego zwykłego człowieczka, tak? Który też gdzieś tam się stroi przed randką i nagle pryszcz mu wychodzi. No i co z tego, że jest superbohaterem, jak ten pryszcz, prawda, tutaj jest taką skazą na jego pięknej twarzy, a Superman no nie miał takich problemów, prawda? Nawet się golił przecież swoim laserowym wzrokiem, więc nie musiał wydawać na te maszynki do golenia. Zresztą Także masz rację. chyba ten Peter Parker w ogóle jest taką postacią najbardziej nam przybliżoną, no bo on też oddaje to, że momentami ma też bardziej ludzko-superbohaterskie problemy, no bo z jednej strony musi iść ratować świat, ale z drugiej ma tą randkę i musi poświęcić tą randkę z Mary Jane, no bo jednak dobro ludzkie jest w tym momencie dla niego ważniejsze, że musi uratować miasto, a tą randkę odłożyć. Potem biednej Mary Jane musi się tłumaczyć, że zachorował, że coś się stało z ciocią, że autobus się zepsuł i tak dalej, tak? Więc to jest taki ciekawy problem, że faktycznie jakbyśmy byli superbohaterem, który się ukrywa, bo oczywiście wielu superbohaterów u Marvela nie ukrywa tego, kim są, tak? No przecież wszyscy wiedzą, że Tony Stark to Iron Man, ale w przypadku tego Spidermana próbującego ukrywać swoją tożsamość, no to jest ten pewien problem. Batman nie miał chyba aż takiego problemu, te randki jakoś mu łatwiej wychodziły, no ale on był bogaty, on tam mógł sobie jakoś to inaczej zarządzić, a Peter jednak biedny musiał stawiać coś ponad coś. Dokładnie, dokładnie. Chociaż wiadomo, że to te komiksy po prostu, no nastąpiło takie sprzężenie zwrotne z czasem, prawda, że i jedni bohaterowie w DC i drudzy w Marvelu jakby zaczęli troszeczkę naśladować, powiedzmy sobie, niektóre kwestie z tego sąsiedniego uniwersum. No i tutaj jeszcze tak może konkludując tą kwestię tego pierwszego pytania, to tylko dodam, że przecież Nightwing, tak jak tu wspomniałeś o Batmanie, no Nightwing jest jakby taką wypadkową dla mnie przynajmniej Batmana i Spidermana, tak? Z jednej strony ukrywa swoją tożsamość, a z drugiej, prawda, no nie jest tak bogaty jak Batman i też ma tego swego rodzaju problemy jak Peter Parker. Zresztą mniej więcej możemy powiedzieć, że oni są w podobnym wieku, tak? Dorastający, jakby to nawet stwierdzić, dorośli, tak? Którzy gdzieś tam są około tych swoich 30 lat i dopiero wchodzą w tą prawdziwą dorosłość, nie? No i tutaj to się tak jakby ładnie zarysowuje. Okej, także no tyle z mojej strony takiego komentarza jeszcze No tutaj dodatkowego. troszkę może odbiegliśmy też od pytania, ale trzeba jeszcze dodać, skoro już o tym wspomniałeś, że jednak ci superbohaterowie, tak, faktycznie te uniwersa się łączą, można by znaleźć odpowiednik jeden drugiego, no wielu też twierdzi, że no Iron Man, Tony Stark i Batman, Bruce Wayne to taki odpowiednik trochę, obaj bogaci, obaj mają super sprzęty, no tylko jeden może się ukrywa pod maską, drugi nie, no i jeden ma Spidermana trochę jako pomocnika, przynajmniej w tym filmowym uniwersum, zresztą w komiksach też trochę, a drugi Nightwinga, Robina i tak dalej. Dokładnie tak, dokładnie tak. No a takich porównań moglibyśmy
praktycznie tam jeden do jednego momentami nawet, że znaleźć, że ten to jest ten, ten to jest ten. Zgadzam się, zgadzam się. Tego jest masa. Drugie pytanie dotyczy historii komiksu. Co było pierwsze, Bartek? Czy możesz się na ten temat wypowiedzieć? No to w takim razie tutaj wypowiadając się może bardziej jako osoba, która na co dzień, no w ogóle i pracuje z historią i z komiksem, no to było pierwsze w wyniku tych dwóch uniwersów, jeżeli byśmy sobie mieli odpowiedzieć na to pytanie, no zdecydowanie DC, tak? Zdecydowanie DC, które DC jeszcze, no jako takim DC tym wydawnictwem nie było. Ale z czego to wynikało? I tak według mnie wynikało to z kwestii po prostu szybkości reagowania na rynek. Stany Zjednoczone podczas tego wielkiego kryzysu, który narósł, no spotkały się z wielką falą przestępczości. Zresztą ta pożoga wojenna, która miała dopiero jakby nadejść, jedna się skończyła w postaci I wojny światowej, druga no jakby powoli już nadchodziła, no wymusiła na społeczeństwie jakby poszukiwanie takiej oazy spokoju, albo w ogóle strażników spokoju, tak? Stąd ten Superman, stąd ten Batman, stąd potem przecież pojawia się Human Torch, potem się pojawia Kapitan Ameryka, tak? No niemniej jednak, czy byśmy powiedzieli, że jedni z drugich zgapiali na samym początku, według mnie nie można czegoś takiego stwierdzić, tak? Tu zupełnie jakby inne postacie zostały zarysowane. O, zapomniałbym jeszcze o Namorze w Marvelu, prawda? Ten Submariner. Więc ciężko by było powiedzieć, że jedni z drugich na samym początku próbowali się, nie wiem, jakby kopiować. Nie! Każdy miał jakby swój pomysł, każdy miał swoją ideę. I według mnie dopiero z czasem narosły jakieś wzory, tak? Jakieś podobne postacie odpowiadające z jednego uniwersum w drugim uniwersum. No niemniej jednak chyba było to istotne, żeby coś takiego zrobić, tak? Bo dzięki temu te uniwersa żyją. Z jednej strony w DC na przykład tworzymy nową postać. I na kontraście w Marvelu tworzymy drugą, albo odwrotnie, w Marvelu jedną, w DC drugą. Przykład takiego Deathstroke'a i Deadpool'a. Przecież Deadpool to nie jest nic innego jak takie wzorowanie się na Deathstroke'u, ale zauważmy, że to nie jest takie samo. I to jest w tym piękne, tak? Że Deathstroke no, jest takim typowym kozakiem, jest takim taką postacią, która jest bezkompromisowa, a jednocześnie nie jest aż tak bardzo zabawna. A Deadpool bawi się tym wszystkim. Jest oczywiście bezwzględny, potrafi używać różnego rodzaju broni i jakby tutaj cieszyć się tą całą makabrą, no ale właśnie jednocześnie się cieszy, jest zabawny. Także no to jest w tym piękne, że te wydawnictwa mimo wszystko, oczywiście to wynika ze swego rodzaju ochrony praw autorskich, nie kopiują jeden do jednego, a tworzą coś nowego na bazie tego, co było wcześniej tworzone. I tak to uniwersum się rozrasta. Jedno i drugie, a czasami nawet dochodzi do jakiegoś sprzężenia zwrotnego między nimi. Także dla mnie tutaj no, odpowiedź może jest jasna, że obydwa wydawnictwa wpisały się w pewną lukę, w pewne zapotrzebowanie. Do tej pory odpowiadałem na pewnego rodzaju no, głos społeczeństwa, na pewne zapotrzebowanie społeczeństwa na superbohaterszczyznę. No i ciężko by było powiedzieć, że jedno czy drugie. Natomiast no, najstarsze postacie, tak faktograficznie, no to mamy tutaj wydawnictwo DC. A ty, Piotrze, jak uważasz? Znaczy, no, bądźmy szczerzy, tutaj z historią się kłócić nie będziemy, bo wystarczy spojrzeć na datę i widzimy, który komiks powstał jako pierwszy, więc no, tutaj wiadomo, nie ma aż tak za bardzo o czym dyskutować, jak najbardziej DC tutaj zaczynało. No, ale Marvel też, trzeba przyznać, zrobił swoje, a zrobił swoje przede wszystkim Stan Lee, tak? To on tutaj pchnął tego Marvela na szerokie wody. Na tory odpowiednie, tak. On tam zresztą troszeczkę temu DC, z tego co wiemy z historii, podbierał tych rzeczy, tak? W jakiś tam może momentami zabawny, może w taki bezczelny sposób. No przecież Marvel na początku był postacią, która występowała w DC, tak? O ile się nie Dokładnie. mylę. I nagle Stan Lee nie dość, że go zabrał, to jeszcze zastrzegł sobie nazwę, i nagle DC musiało zmienić swojego bohatera, jego nazwę, bo im Stan Lee go podebrał, tak?
I w ten sposób Dokładnie mieliśmy tak. to Shazama, tak? Nie wiem, dobrze mówię? Dokładnie, Shazama. No, Shazam, ta nazwa przecież wzięła się z tego zaklęcia, które on wypowiada. No i nie można było już używać, ponieważ Marvel, no to Marvel, to jest jedna kwestia, czyli nazwa wydawnictwa. Drugie, no mamy Kapitana Marvela, też tą postać, prawda, superbohatera, w którą no wiele, wiele osób się wcielało na przestrzeni tej historii w komiksach, prawda, Marvel Dokładnie, Comics. więc ten Stan Lee naprawdę robił tam świetną robotę, bo przecież no, na początku to jednak DC tutaj brylowało na rynku i było w jakiś tam sposób bezkonkurencyjne, ale tam może właśnie zawiodło to, że DC miało tak wiele osób w zarządzie, tak wiele osób decydowało o tym, co ma się dziać, a tutaj no oczywiście Stan Lee też miał swoich pomocników i to wielu, ale jednak to on był taką osobą zarządzającą, był tą twarzą, był silną ręką, potrafił o czymś zadecydować, przedsięwziąć coś i w ten sposób ten Marvel się mocno wybił. Czy przebił DC, czy tutaj jest na równi, no to już naprawdę ciężko powiedzieć, bo pewnie ile osób, tyle będzie tutaj będzie zdań, bo ci fani podzielą się, jedni powiedzą, że lepsze to, drugie to, no statystyki mogłyby jakieś ewentualnie nam coś podpowiedzieć, no ale jednak to, co zrobił Lee, no to nie ulega wątpliwości, że to dzięki niemu Marvel jest, jaki jest i to do tej pory. Zdecydowanie, to był człowiek orkiestra po prostu, to był człowiek, który stworzył to całe uniwersum i tak naprawdę do końca, tak, swoich dni prowadził konsekwentnie, no jakby tutaj tą historię tego uniwersum, dzieje tego uniwersum. Zresztą daleko jeszcze by tutaj szukać, ale przecież Stan Lee został w pewien sposób też zaproszony przez DC Comics do narysowania historii o bohaterach DC. Zresztą była taka chyba seria, nawet Just Imagine. I chyba to było Creating the DC Universe by Stan Lee. Też bardzo ciekawa jakby forma, gdzie w ogóle przedstawiono Wonder Woman jako taką mocno bezwzględną postać, tak? Ten Batman był w ogóle takim typowym nietoperzem. O ile mnie pamięć nie myli, to chyba nawet Green Lantern był. Oczywiście był Green Lanternem, należał do jakby tego korpusu zielonych latarni, ale on był postacią chyba radioaktywną, albo był tak prezentowany jako postać radioaktywna. Także Stan Lee, dość, że tutaj kreował to tego Marvela, to jeszcze, prawda, tutaj stworzył parę takich fantastycznych rozwiązań dla DC Comics. Także no nie ujmując, ale no, Stan Lee rzeczywiście jest osobą no, najistotniejszą chyba dla rozwoju w ogóle całego przemysłu komiksowego. A jeszcze pozwolisz, że tutaj wtrącę, bo mówiłeś o tych bohaterach, których mamy powiedzmy kopiowanych, tak już wracając do tamtego tematu podjętego, to jeszcze muszę wtrącić, że czasem potrafili też coś ciekawego sparodiować. Jedni i drudzy, przynajmniej tutaj jeśli chodzi o Marvel, bo nie wiem czy kojarzysz, a pewnie tak, powstało coś takiego w Marvelu jak amerykański szwadron sztandarowy, gdzie między innymi był Hyperion, który no był praktycznie jeden do jednego Supermanem momentami, tam cała właściwie Liga Sprawiedliwości się pojawiła. Widząc to w komiksie Avengers, zresztą od razu przed mi na myśl ten mem, tak? Czy mogę z ciebie spisać? Okej, tylko tak, żeby się facetka nie zorientowała i mamy praktycznie jeden do jednego Batmana, Czarną Pantę, przepraszam, tam Batmana, Wonder Woman, tak, Supermana. Było to naprawdę ciekawy zabieg i całkiem zabawny. Dokładnie tak. Także dobrze, że oni potrafią, tak jak mówię, patrzeć na swoje postacie z dystansem, a jednocześnie nie kopiować pomysłów przeciwnika jeden do jednego, tylko robić, prawda, coś, co jest, no, jakby nowym, świeżym spojrzeniem. Jak odnosicie się do komiksów? Piotruś, ty tym razem zacznij. Jak odnoszę się do komiksów? No cóż, dla mnie jest to przede wszystkim hobby, rozrywka, jakieś zainteresowanie, pasja, można by tak wymienić tutaj po kolei. Uwielbiam czytać komiksy. Kocham świat ten stworzony w uniwersum Marvela, nie powiem. Czasem zaglądam też do DC tutaj. Przede wszystkim wśród moich ulubionych superbohaterów jest Batman, więc jego losy w jakiś tam bardziej sposób śledzę. No co, przede wszystkim jest to jakaś odskocznia, tak, od życia codziennego, móc zagłębić się w te komiksy, móc je poczytać, poznać historię, ale też obejrzeć niesamowite obrazy, bo no jasne, są rysownicy, którzy tworzą no, rzeczy powiedzmy dla nas przeciętne, ale są i tacy, którzy po prostu tworzą małe dzieła sztuki, na które nie sposób się napatrzeć, tak, można by to wyciąć, oprawić w ramkę, więc daje to też przyjemność dla oka, kolokwialnie mówiąc.
Tak, więc jest to po prostu taka pasja moja, tak? Czy tutaj można jeszcze coś dalej, coś jeszcze więcej dodać? No chyba niekoniecznie, bo no każdy robi to, co lubi, no nie doktoryzuje się, jeśli chodzi o komiksy, tak? Czytam je po prostu z własnej potrzeby, z własnego tego hobby, które lubię jakoś tam spędzić czas, zająć się tym. I to chyba tyle. W takim razie chyba mi przypadło teraz odpowiedzieć na to i tutaj jak Piotr stwierdził o kwestii doktoryzowania się, rozumiem, że to było trochę wymierzone we mnie, prawda? I w tą kwestię, że akurat Nie tylko moja w ciebie, tutaj. ale wiemy, że jest wiele osób, które piszą o tym różne prace, książki i tak dalej. No Tak, ja jeszcze tak. póki co się czegoś takiego nie podjąłem. Robię to głównie, tak jak mówiłem, zainteresowanie. No plus, no piszę dla Tawerny recenzję, tak? Więc no w jakiś sposób też trzeba to opisać, więc najpierw trzeba przeczytać, ale mamy tu przyjemne z pożytecznym. Dokładnie, dokładnie. No to ja akurat już trochę może bardziej siedzę tak zawodowo a propos tego doktoryzowania się i tak dalej i badania komiksów. Niemniej jednak no, komiksy też stanowią pewnego rodzaju odskocznie. Dlaczego lubię komiks? Na przykład i częściej po niego sięgam niż po jakąś inną formę rozrywki. Ze względu na to, że ja mogę sobie dozować czas nad spędzeniem tutaj tej mojej kontemplacji tych historii obrazkowych. I kiedy ja patrzę sobie na kadr, to sobie powolutku go mogę przeglądać, obracać, tak? Mogę sobie się zastanowić, o czym on jest. Zresztą, no wiadomo, przez zarysowane obrazki też ten jakby tekst, który gdzieś tam się pojawia w tle, szybciej jest przeze mnie przyswajany niż prosty, zwykły tekst w książce. Co nadaje no, pewnej dynamizacji i to bardziej też cieszy oko. Z drugiej strony, no właśnie, ja mogę się zatrzymać, nie tak jak w filmie. W filmie, wiadomo, mogę zrobić sobie stop klatkę, mogę sobie jakoś przewinąć to i zobaczyć tą scenę jeszcze raz. No niemniej jednak, ta struktura komiksu pozwala mi na dłużej się zatrzymać i jakby zastanowić nad tematem, który jest poruszany w danym dziele. Inna kwestia, no właśnie, też ostatnia tawerna, pisanie tych recenzji, jakby próba odniesienia się do tej sztuki komiksowej, a jednocześnie próba jej rozpropagowania. To nie tak, że w Polsce ten komiks jest niepopularny, ale jak patrzymy na Zachód, na Stany Zjednoczone, nie, na Hiszpanię, nawet na Czechy, naszych sąsiadów tutaj najbliższych, to gdzieś ten komiks cieszy się większą popularnością. No ba, jeszcze o Francji zapomniałbym, czy Belgii, ten komiks frankofoński, tak? Czy Włochy przecież, te pulpy związane z Kaczorem Donaldem. No to ten komiks cieszy się większą na pewno zdecydowanie popularnością niż u nas w kraju nad Wisłą. No i to jest jakby tutaj taka moja mini misja, żeby poprzez właśnie ostatnią tawernę, czy poprzez uczelnię jakby no, rozpropagować tą formę sztuki, tak, tej sztuki właśnie komiksowej. Także komiks na pewno jest istotną formą dla mnie, jest istotnym punktem mojego życia, a z drugiej strony, no, dzięki komiksowi, no właśnie, zagnieździłem się w tawernie i poznałem fantastycznych ludzi i fantastyczne kontakty, jak chociażby mój rozmówca Piotrek. Także, no, gdyby Och, dziękuję ci. komiksy łączą ludzi, no jakby nie patrzeć, komiksy łączą ludzi. To prawda, łączą, zresztą mieliśmy okazję z Bartkiem nie tylko rozmawiać ze sobą, tak, mieliśmy oczywiście okazję spotkać się na żywo, a także uczestniczyć chociażby w festiwalu komiksowym w Poznaniu, gdzie każdy z nas miał prelekcję i mam nadzieję, że w kolejnych latach znowu zostaniemy zaproszeni, że jednak podobały im się nasze wykłady. Też taką mam nadzieję. Zresztą mam już plan na najbliższą edycję. Ja również, ale nie będę na razie zdradzał. Dokładnie, bez spoilerów. A jak odnosicie się do filmowych adaptacji? Piotrze, mógłbyś zacząć? No cóż, jeśli chodzi o filmowe adaptacje, to nie ulega wątpliwości, że tu Marvel stworzył to swoje uniwersum, które po prostu jest fantastyczne, a przynajmniej no było, wiadomo, do tych Avengers, do Thanosa, tak, no to po prostu biło wszelkie rekordy popularności. Ludzie pokochali zarówno filmy, no a przez to też przeszli do komiksów, bo tutaj na pewno przede wszystkim Egmont mógł się cieszyć zawsze, kiedy wychodził jakiś już dany film
chociażby Czarna Wdowa, to już na rynku pojawiał się komiks z Czarną Wdową jakoś tam, żeby ludzi zachęcić do czytania. To samo było z Doktorem Strange'em i tak dalej, i tak dalej. A jeśli o mnie chodzi, to ja też byłem zafascynowany. Owszem, wiadomo, jak to w filmach, było wiele rzeczy pozmienianych, nie tak jak w komiksie. Zresztą, no ja tu byłem, no, nie tak powiedzmy, ekspertem, no ja się może tak nie nazywam, ale w porównaniu z kolegami, którzy w ogóle nie śledzili jakby świata komiksowego, zawsze mówiłem, a w komiksie to było tak, ale nie w sposób złośliwy, tak jak niektórzy, że o, jak oni mogli to zmienić. Nie, podchodziłem oczywiście do tego w takim stopniu, że no fajnie zmienili, ma to sens, fabuła jest spójna, więc mi to w żaden sposób nie przeszkadza, że zmienili tam jakieś rzeczy, które były w komiksach. No przecież to jakby zupełnie nowe uniwersum, kolejna Ziemia powiedzmy, więc mogli sobie robić co chcieli. No i tutaj znowu Stan Lee zrobił niesamowitą pracę, niesamowity wkład, że to się w ten sposób wybiło. Zresztą jeszcze w tamtym czasie, gdy powstawały te filmy Marvela, to wielu uważało, że jednak Marvel robi świetne filmy, DC próbowało do nich dążyć, ale to się jakoś nie udawało. Natomiast wtedy z kolei DC robiło świetne seriale, czego Marvel przez długi czas nie potrafił. Na chwilę obecną oczywiście to uniwersum Marvela jest mocno krytykowane, że no jednak spuścili z tonu, jest to coraz gorsze, natomiast no widzę, oczywiście, że widzę te błędy, oczywiście, że widzę, że to nie jest już tak, jak to wyglądało, natomiast ja jestem taką osobą, która idąc do kina zakłada, że będzie się dobrze bawić i po prostu się dobrze bawię, wychwytuję to, co mi się podoba, to, co jest dobre, chociażby w Marvels, tak, wiem, że tam były dziury fabularne, jakieś niespójności i wiele innych rzeczy, a jednak znalazłem te sceny, które były zabawne, świetnie zresztą zagrana postać Kamali Khan, tak, więc też super aktorka wchodząca nam do składu marvelowskiego, avengersowego, pewnie za chwilę, mam nadzieję, że też to pociągną w dobry sposób i że jeszcze się to w jakiś sposób odbuduje. Czy tak będzie? No czas pokaże. Natomiast jeszcze co do takich starszych filmów, no to też muszę przyznać, że jeśli o mnie chodzi, no to wiadomo, zaczynałem gdzieś tam od Batmana, Tima Burtona, a jeszcze tego starego Supermana, no ale wtedy wiadomo, że to kino superbohaterskie, praktycznie poza tym Batmanem, to wszystko było kierowane typowo do dzieci, więc też te filmy wyglądały jak wyglądały, no nie były najlepsze, no jednak wracać dzisiaj do nich byłoby ciężko, natomiast od tego Iron Mana, jeszcze tam od Hulka naprawdę to poszło świetnie, cieszę się z tego i bardzo chętnie oglądam do tej pory. No rozumiem cię tutaj w tej kwestii faktycznie, że Marvel no, zapoczątkował pewnego rodzaju seryjność, tak jak to komiks właśnie, on odniósł się do tego, czym w zasadzie jest komiks, nie tylko potraktował te historie w sposób taki, aby je przełożyć na język filmowy, ale w ogóle jakby je przełożyć na formę dystrybucyjną, co było niesamowite. No tutaj można powiedzieć tylko jedną rzecz, jeśli chodzi o DC i to ich uniwersum filmowe, które no gdzieś tam jest zbudowane od tego filmu z Henrym Cavillem, a mianowicie, że dzięki temu, że to nie było aż takie spójne, no to teraz fani aż tak bardzo nie bziakają, jak bziakają w przypadku prawda, Marvela, że da się obejrzeć film jednostkowy i wiadomo o co chodzi, nie zagłębiając się w uniwersum. No jest to akurat dość dobry argument, ale to jest argument, który no nie jest zbytnio podparty żadnymi dowodami, ponieważ to wyszło przez przypadek, prawda? Warner się troszeczkę no jakby miotał z tym, co zrobić, co nakręcić, jaką produkcję usunąć, ponieważ te wyniki finansowe nie były fantastyczne, więc wyszło co wyszło po prostu. Trochę im to wyszło na dobre, ale tylko tak jak podkreślam, trochę. Inna kwestia, którą by trzeba było powiedzieć, odniesie się do tych seriali. Faktycznie te seriale, w ogóle animacje DC, one są niesamowite, czego akurat brakuje w Marvelu. Nie masz tak rozbudowanego uniwersum animacji, czy to jeśli chodzi o seriale animowane. No może nie, w Marvelu seriale animowane jednak są dobre. Są dobre, pamiętam te lata 90. Właśnie Spider-Man, Iron Man, tam jeszcze X-Men. Było X-Men, no właśnie. Zresztą potem w 2012 roku chyba na tym kanale, tak, dla dzieci Disney XD, również jakby spróbowano zrobić renesans tych seriali i też był mega Spider-Man chyba, był Hulk i agenci Smash, o ile mnie pamięć nie myli, więc też jakby tutaj, a Avengersi... Avengersi, tak, dokładnie. No właśnie, i jeszcze Strażnicy Galaktyki, zresztą na jakby tutaj na bazie filmu, ale oczywiście to była kompletnie inna historia, niezwiązana z Tak w uniwersum powstawali Gana. Też jeszcze, zdaje się, kolejni X-Meni animowani, aczkolwiek nie wiem, czy to też było robione przez Disney, czy już przez kogoś innego.
Właśnie nie jestem tego pewny. No ale wracając do tematu, także animacje, jako te pełnometrażowe animacje, no to DC zawsze wychodziły i tym DC mocno stało. A w pewnym momencie, w zasadzie no w latach 90., 2000., kiedy brakowało jakby tego kontentu komiksowego, przepraszam, filmowego, tak? No to właśnie komiksy stanowiły jakby pewnego rodzaju uzupełnienie. Te TM Semiki, czy nawet Kaczor Donald, gdzie no wyprodukowano raptem jeden serial w latach, no, tak, w latach 80. te Kacze Opowieści. Pod koniec lat 80., no i kiedy się chciało więcej, jakby zaczerpnąć tego uniwersum, no to się siadało do czego? No do komiksów. Także no filmy stanowiły pewnego rodzaju uzupełnienie, no i też tą dobrą rozrywkę, tak jak mówisz. Idzie się do kina z nastawieniem nie, żeby tak mocno skrytykować, przynajmniej w mojej osobie, tak czy tak jak twojej, że o, to jest takie i tutaj się nie zgadza z tym czy z tym. Nie, bawić się po prostu tym, w jakiej formie on został ten komiks zaadaptowany, można zauważyć wiele jakby tutaj powiązań też z historiami, no tymi obrazkowymi, z pierwowzorami, a z drugiej strony też chwała za to współczesnym reżyserom i scenarzystom, że nie przekładają no właśnie jeden do jednego całej historii, tak, że to jest zupełnie coś innego, bazuje się w sposób naprawdę istotny jakby dla danego świata, dla danego multiversum, ale też no, nie przekłada się całej historii jeden do jednego. A propos no, Kamala Khan, tutaj aktorka, prawda, która ją odgrywa, jest najlepszym przykładem, jak połączyć fandom w zasadzie z całym uniwersum, tak, z całą tą machiną produkcyjną, bo przecież o ile dobrze pamiętam, to ona jest wielką fanką, tak, Marvela i Avengersów. Tak, dokładnie, ona nawet zdaje się teraz tam jakiś scenariusz robi do jakiegoś komiksu, zresztą ona chętnie się pokazuje w tym kostiumie, tam pozuje, także super, naprawdę, ona jest niesamowita. To wielkie tutaj brawa dla decydentów Marvela, że wybrali taką osobę na postać Kamali Khan, która notabene w komiksach też jest turbofanką Avengersów, więc no super, świetna sprawa, że to tak zagrało. No cóż, ja i tak jestem większym fanem Kate Bishop i jak tylko zobaczyłem, że Kate Bishop się pojawiła, prawda, przed napisami końcowymi, no to czekam z wielkim niecierpliwością na pojawienie się dalej Hailee Steinfeld jako Kate Bishop. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że to uniwersum Marvela nadal będzie sobie w miarę dobrze radzić i tutaj bawić nas kolejnymi filmami, a z DC również mam wielkie nadzieje. No i nie mogę się doczekać nowej adaptacji Supermana, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jak odnosicie się do gier wideo i innych produktów? Bartek, tym razem ty. Cóż, jeśli chodzi o gry wideo, to tutaj też widzę pewien dysonans, a mianowicie kto jest lepszy, a kto gorszy. Na pewno tutaj lepszy chyba jest wydawca Warner Bros. I te gry, od DC, które bazują na DC Comics, tak? Wiele się jakby po mi wylało na ostatnie gry Marvela, chociaż nie mówię, że tutaj gry Marvela są kiepskie, bo nie są kiepskie, mają fajną fabułę. Na przykład to ostatniej Strażnicy Galaktyki z 21 roku. No, dla mnie to jest gra fenomenalna. Co prawda można sterować tylko Star-Lordem, ale cała fabuła jest no, ekstra. Tak? Tak bazuje na tym świecie Strażników Galaktyki, na tym ich uniwersum, że na tym mikrouniwersum, które występuje jakby w całym uniwersum Marvela, że aż chciało mi się grać, chciało mi się eksplorować. No, niemniej jednak co jeszcze bym tutaj dodał? No, że Spider-Man no, przebił wszystko, tak? Ten Spider-Man, który był wydawany docelowo na PS4, teraz ta druga część, która została docelowo wydana na PlayStation 5, jest świetna, no ale odnoszę wrażenie, mocne wrażenie, że jest to pewnego rodzaju bazowanie na mechanice, którą zaimplementowało wcześniej Rocksteady, tak? W 2009 roku i na tej serii Batmana. I ta seria Batmana, ta seria Arkham, no jest no, tak genialnym posunięciem. Rzeczywiście, to ty sterując tym Batmanem, no jesteś nim, tak? Masz dostęp do tych wszystkich gadżetów, masz dostęp do tych wszystkich lokacji, przeciwników, czujesz ten klimat grozy, który gdzieś tam się przewija w tych komiksach z Batmanem. Także no, ciężko by mi powiedzieć, że no, Marvel jest lepszy, skoro no, tutaj jakby ludzie odpowiedzialni za stworzenie tych gier
bazującej na DC, no chyba wykazali się jakby dużo większym researchem i pomysłem na to, jak zaimplementować ten świat. No i kolejna rzecz, którą bym tutaj musiał powiedzieć, no to, że przecież ten świat Arkham dalej istnieje. Co prawda Gotham Knights, które też tam gdzieś chyba w zeszłym roku zostały wydane, o ile pamięć mnie nie myli, no miały kontynuować, miały w cudzysłowie, ponieważ wiemy, że nie kontynuować te wątki ze serii Arkham, nie kontynuowały, natomiast co będzie kontynuowane, no w tym najnowszej grze o Suicide Squad. Tak, tamte wątki będą kontynuowane odnośnie Arkham i najprawdopodobniej no będziemy mieć jakieś retrospekcje odnośnie tego, co Batman robił w tej serii Arkham. Tylko że będziemy wtłoczeni już nie w Gotham City, a w Metropolis, z czego się bardzo cieszę, ponieważ w ogóle czekam na sensowną grę o Supermanie. Gdzie będę mógł sobie tak polatać jak Batmanem i będę mógł sobie po prostu bić z Wally tak jak Batmanem, tylko w wersji, prawda, tutaj harcerzyka ze Smallville. No i jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć. No to gra, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, będąc nastolatkiem, i zresztą ona do tej pory istnieje, no to jest DC Universe Online, gdzie ja mogę sobie stworzyć postać na bazie Twojego ulubionego superbohatera. On będzie jakby moim mentorem, tak, jeśli chodzi o moce. I zostaje wtłoczony w całe to uniwersum DC w internecie. No coś niesamowitego. To jest chyba jedno z najlepszych MMO, jakich grałem i jakie grywam czasami. Bo przyznam się szczerze, że aż tak bardzo może nie przepadam za MMO, ale do tego MMO siadam i staram się jakby no tutaj cieszyć się tym wirtualnym światem DC, czego no u Marvela, ja wiem, że też były jakieś próby chyba organizowania tych MMO, robienia, ale to aż tak bardzo no nie znalazło dobrego gruntu. Może inaczej zostało w taki sposób zrobione, przełożony ten świat komiksowy na świat wirtualny, że nie zachęciło po prostu graczy. No cóż, ja tutaj niestety nie mogę zbyt wiele dodać od siebie, gdyż w kwestii gier jestem, no może nie ignorantem, ale jakoś ostatnimi czasy nie gram za dużo w gry komputerowe. Właściwie siadam od lat tylko i wyłącznie do World of Warcraft, które nie ma nic wspólnego ani z DC, ani z Marvelem, a więc ciężko byłoby mi się tu wypowiadać. Oczywiście słyszałem dużo jakichś tutaj informacji od chociażby kolegów z Tawerny, tak, czytając ich recenzje, że jednak ten Spider-Man, teraz Spider-Man 2 wyszły niesamowicie super i naprawdę ludzie się tym zachwycają. Widziałem, że wylano wiadro pomyj na Avengers, które miały powstać, powstały właściwie, więc tutaj raczej to nie wyszło dobrze. No oczywiście, w Batmana widziałem bardziej u kolegi niż grałem sam, więc robiło to niesamowite wrażenie. Można się było zachwycić, no ale ciężko się wypowiedzieć, skoro sam nie grałem. Właściwie z takich gier, gdzie jakiekolwiek postaci występują, chwilę próbowałem pograć w Multiversus, w którym są te postaci z DC. Jest między innymi Superman, jest Batman. No ale to wiadomo, była taka delikatna bijatyka, platformówka, jakkolwiek to nazwać. Więc no, na tej podstawie ciężko, żebym coś więcej dodał, więc mogę się tylko opierać na tym, co powiedział Bartek. Natomiast w pytaniu naszym, które zostało zadane, jest innych produktów także. No i tu już bym mógł coś powiedzieć, bo oczywiście jeśli chodzi i o Marvela, i o DC, poza komiksami, filmami i grami, są jeszcze inne rzeczy, które wychodzą, w tym między innymi książki. Na naszym rynku tutaj Insignis, jeśli chodzi o Marvela, wydawał, bo już chyba od tamtego roku nie widziałem nic nowego, ale mam te kilka książek, które wyszły, między innymi Spidermana, jest tam też Avengers, jest X-Men z Mroczną Feniks. No cóż, jest to na pewno ciekawa przygoda. Właściwie znając te komiksy, mamy takie odwzorowanie komiksu jeden do jednego, tylko w zupełnie formie pisemnej, czyli ktoś próbuje nam opisać, co się dzieje na kadrach, plus mamy dialogi z komiksu. Zresztą DC także wydało kilka tych książek. Też coś z tego czytałem, zdaje się Catwoman między innymi wyszła. No też robi to ciekawe wrażenie. To nie jest jednak komiks, ale udało się tutaj jakoś oddać tego ducha. Fani mogą sobie uzupełnić. No w sumie właśnie, to jest też ciekawe, bo między innymi czytając powieść graficzną z kolei, Elektra kontra Wolverine, Odkupienie, doświadczyłem czegoś, o czym wcześniej nie myślałem. Tam jest dokładnie opisane,
co Wolverine czuje w momencie, kiedy się regeneruje. Czytając komiksy, możemy tylko obejrzeć te kadry, przeczytać jego dialogi, natomiast nie czujemy, nie myślimy o tym, że kiedy odrastają mu płuca, bo tak tam jest w tym, tak? Miał przebite płuca, one mu odrastają, że on czuje ból, kiedy się to zrasta. Te płuca nie są jeszcze zrośnięte, więc no chłop nie może oddychać, dusi się, to mu się pomału zrasta. I o takich kwestiach nie myślimy. Natomiast te książki, powieści graficzne dają nam coś więcej do myślenia, co faktycznie ci superbohaterowie mogą jeszcze mieć w głowach. Jasne, są też komiksy, gdzie widzimy, co oni tam myślą, tak? Ale to jednak nie jest aż tak dokładnie opisane jak w książkach. I co jeszcze? No oczywiście oprócz tego jeszcze, jeśli chodzi o inne produkty, no to mamy też całą masę gadżetów, no ale tutaj już chyba trudno by było porównać, kto wygrywa, kto ma więcej, no bo to fani kupią daną rzecz, która ich interesuje. Mamy między innymi te figurki, popheady, tak, jakieś plecaki, koszulki i wiele innych rzeczy, no ale tak jak mówię, i z jednego i z drugiego uniwersum znajdziemy chyba wszystko, więc to, co kto wybierze, no to zależne jest od jego preferencji. Dokładnie, czy nawet klocki Lego, prawda, których jest od groma i w zasadzie Lego wydaje zarówno zestawy związane z DC, jak i z Marvelem, także... No, zresztą tu można wrócić do kwestii filmowej, bo Lego też wydaje przecież filmy, tak? I Marvela, i DC ma. Dokładnie i zazwyczaj one są dość podobne, no mimo wszystko są dość podobne i zarówno w swojej animacji, jak i, prawda, tutaj w swojej, no nie wiem, formie fabularnej. No bo są adresowane do dzieci. Niemniej jednak powiem tak, kiedy wyszedł film kinowy Lego, to był chyba też 2014 rok, jeśli mnie pamięć nie myli, no to tam Batman był postacią epizodyczną. No i powiem szczerze tak, tutaj, dlaczego w ogóle Batman został zaimplementowany, ponieważ dystrybutorem tego filmu i w ogóle producentem tego filmu było Warner Bros. Animation, no i dystrybutorem automatycznie Warner Brothers. Więc Batman, ze względu na to, że oni mają do niego prawa, te prawa filmowe, został zaimplementowany jako postać z klocków Lego, jako ludzik Lego. No i do czego zmierzam? Że Batman też został pokazany w sposób mocno prześmiewczy. Zresztą doczekał się swojego, prawda, filmu też w 2017 roku, o ile pamięć nie tutaj nie zawodzi. Ale Batman był tak konkretnie postacią zrobioną, że według mnie ten film trafiał do wszystkich, tak? Batman, który jakby próbował zagłuszyć to swoje cierpienie po rodzicach i nawet tam pada chyba takie stwierdzenie, że kasa leczy rany, tak? Bo rodzice nie umarli. No, kapitalny scenariusz do tego, jak pokazać, prawda, osobę, która sobie radzi z pewnego rodzaju traumą i to w filmie dla dzieci poprzez taki, no powiedzmy sobie, niejednoznacznie moralny tekst. Także te inne produkty, tak jak mówisz, ciężko tutaj jakby powiedzieć, co jest lepsze, co jest gorsze, ponieważ jest tego masa. No niemniej jednak te filmy Lego też są, tak, są adaptowane i cieszę się z tego, że to uniwersa gdzieś wychodzą poza tylko te komiksy, gry i filmy. To ja jeszcze dodam, skoro byliśmy przy tym Lego, wiem, że to trochę już poza tematem, wracamy do tych filmów, ale niedawno na Disney ukazał się ten Avengers Czerwony Alarm i tak jak mówisz, owszem, te filmy są skierowane do dzieci, ale mają taką masę odniesień do komiksów, jakichś tych easter eggów, mrugnięć oczkiem, że fan danego komiksu będzie się przy tym świetnie też bawił i po prostu to, co wychwyci, to z pewnością no przypadnie mu do gustu. Ja się na przykład świetnie bawiłem, widząc co oni tam robili w tym filmie. Będę musiał to na pewno zobaczyć, bo mam gdzieś tam na swojej liście do obejrzenia. Polecam, polecam. Dobrze, kolejne pytanie. Czy widzicie jakikolwiek potencjał dydaktyczny w tych historiach, Piotruś? No, oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Komiksy mają bardzo, bardzo szeroką tutaj gamę, jeśli chodzi o tą dydaktykę. Potrafią uczyć wielu rzeczy. No ja posłużę się tu tym pierwszym przykładem, który przychodzi mi do głowy, jest powiedzmy oklepany, ale spójrzmy na komiksy Marvela z serii X-Men. No przecież tam zdecydowanie uczymy ludzi, tak, tam jest, no X-Meni jako mutanci są z jednej strony bronią ludzkości, a mimo tego ludzkość ich potępia. Jest tutaj rasizm zdecydowanie pokazany w ich stronę. Zresztą tam były też komiksy, gdzie mutanci są no tępieni w jakiś sposób, tak? Szykanowani, obrażani, jak tylko się da, mimo tego, że oni próbują
współpracować z ludźmi, nie tylko współpracować, oni ich bronią, bronią ludzi, bronią Ziemi, oczywiście nie wszyscy, mówimy tu o X-Menach, bo już Magneto ma inne podejście, ale ja mu się momentami nie dziwię, zresztą ci Bractwo Złych Mutantów, tak, no oni chcą zniszczyć ludzkość, no oni się w jakiś sposób bronią, więc no my tutaj też możemy zobaczyć, że nie wszystko jest tylko czarne i białe, tak, tutaj jest po prostu mnóstwo odniesień do homofobii, do tego rasizmu, do tego poniżania jakichś tam mniejszości społecznych, więc to jest taki pierwszy przykład, który nam przychodzi do głowy. Natomiast tych wartości dydaktycznych jest tutaj wiele, tak? No, o czym jeszcze możemy wspomnieć? No jasne, tutaj w komiksach, no niestety, nie jest jak w życiu, tam dobro zawsze zwycięża i pokazują nam te komiksy, że warto stać po tej stronie dobra, być honorowym, szlachetnym, pomagać innym. No ale tak, no przecież to też jest jakaś nauka, żeby jednak ta młodzież, te dzieci jakoś w przyszłości starały się być uczciwe i tutaj walczyć z jakąś nierównością społeczną, czy pomagać innym, czy bronić tych słabszych. Pewnie. Zgodzę się tutaj z tobą rzeczywiście, że no przede wszystkim ta kwestia takiej walki, nie, do dobra albo wartości jakichś tak rozumianych jako dobre z tymi kwestiami złymi, z tymi kwestiami cierpienia, no po to, żeby budować w ogóle no społeczeństwo, tak? Społeczeństwo takie no wolne od tego cierpienia, wolne od prześladowań, wolne od tego pierwiastka zła, no bo końcem końców zawsze się jakoś tam tak uda, że no mimo wszystko gdzieś to dobro zatriumfuje. Co prawda może tego aż tak nie widać w perspektywie właśnie krótkotrwałej, bardziej może długotrwałej czasami, ale tak jest. No chociażby to, że wygraliśmy wojnę z nazistami. A tutaj a propos X-Menów, do których się już odniosłeś. No fantastyczny to jest przykład tego, jak zarysować właśnie formę prześladowania osób, które są no w cudzysłowie inne, tak? Czyli tak jak mówisz tutaj, jest to takie odzwierciedlenie ludzi, którzy są prześladowani no, w dzisiejszym świecie ze względu, nie wiem, no, na religię, na poglądy polityczne, na kwestie swojej seksualności. No i tutaj dla mnie takim super zarysowaniem takiego prześladowania to był komiks dotyczący historii alternatywnej 1602 rok, gdzie notabene X-Meni byli prześladowani przez kogo? Przez hiszpańską inkwizycję, tak? Ze względu na to, że nie mogli się wpisać jakby w ten kanon normalności, tak? Uznawano ich za pomioty szatana. No i to było coś niesamowitego, jak pokazać, że ktoś, kto jest inny, zazwyczaj jest rozumiany przez większość społeczeństwa jako ten zły, jako odmieniec. No to było kapitalne. No i trzymając się jeszcze tej historii, może nawet nie kwestii, zaraz dopowiem jeszcze o kwestiach alternatywnych, tutaj mówiąc troszeczkę bardziej ze swojego poletka, takiego no, historyka i kulturoznawcy, ale Kapitan Ameryka i ci jego wszyscy przeciwnicy, którzy gdzieś tam się przejawiają. Kiedyś zdarzyło mi się nawet chyba popełnić taki artykuł w czasopiśmie dydaktycznym dotyczący historii WOS-u, że wszyscy ci jego przeciwnicy są w zasadzie jakimś symbolem, tak? Czerwona czaszka, no to jest nazizm. Kto tam był jeszcze? Technokratyzm, no to Armin Zola. Pojawia nam się Crossbones, który jest neonazistą, tak? Pojawiają nam się tam również przykłady komunizmu, przykłady jakby antypatriotyzmu przez Karla Morgenthaua, tak? Który został notabene zaadaptowany do MCU jako kobieta. No coś niesamowitego, jak można pokazać takie ideologie, które w pewien sposób są zagrożeniem dla współczesnego świata, dla jego struktury, pod postacią no właśnie z Wall-i, tak, tych superbohaterów. A z drugiej strony o tej historii alternatywnej, o której mieliśmy mówić, czyli co by było gdyby, tak, ta historia kontrfaktyczna, tak zwana uchronia, która będzie nam pokazywać jakby rozważanie, dlaczego doszło do takich, a nie innych skutków, dlaczego tak się, a inaczej wydarzyło, bo no, w innym przypadku mogłoby być jeszcze gorzej, nie? No Superman na przykład, tak? Czerwony Syn. To jest dla mnie świetny komiks, gdzie tak, zgadzam się. Miller próbuje jakby zaimplementować Supermana
nie? Jako postać, która kompletnie nie pasuje do tej strefy, do tych wartości komunistycznych. Komunizm, który zakłada równość wszystkich, nie? Całą masę się tworzy ze społeczeństwa, a tutaj nagle przychodzi jakiś Übermensch, no właśnie ten nadczłowiek, tak? Który będzie ich bronił. No i czym on jest? On jest niczym innym jak symbolem też w tym komiksie nie tylko takiego przewartościowania komunizmu, że no ten komunizm w takich swoich założeniach, no nie tyle był problematyczny do tego, aby go, nie wiem, zrealizować w formie gospodarczej, ale nawet i społecznej, tak? Bo ludzie no, potrzebują jakichś wzorów, gdzieś te wzory są kreowane, taką mamy naturę. To z drugiej strony, co tutaj jest takiego Superman jako ta bomba, tak? Masowego, broń, przepraszam, masowego rażenia, gdzie Związek Radziecki tutaj ma tą broń, tak? I on wygrywa ten wyścig zbrojeń. No i że to doprowadziło do pewnej no, destabilizacji świata, jakby nie patrzeć, nie? Więc no coś kapitalnego. Oczywiście możemy doszukiwać się też innych paraleli, dyskutować na temat tego komiksu, ale to jest komiks, który sprowokował wszystkich w zasadzie do pewnego rodzaju myślenia na temat społeczeństwa, na temat przeszłości, na temat polityki, etc., etc. Także no, ten dydaktyzm jest zarówno jak i dla takich maluczkich dzieciaczków, tak, które gdzieś tam idą dopiero do podstawówki, jak i dla studentów, no, czy dla nas, tak, ludzi, którzy gdzieś już są, powiedzmy sobie, z pewnym bagażem doświadczeń, mają te kilkadziesiąt lat. I nadal się zastanawiam, w jaki sposób żyć, w jaki sposób, nie wiem, decydować o swoim losie. No i tutaj wzorują się, powiedzmy sobie, na pewnych rozwiązaniach, które są w komiksie. Także ten potencjał dydaktyczny jak najbardziej jest obecny, jest obecny. Zresztą jeszcze dodam, przynajmniej takie mam wrażenie, że w ogóle oczywiście te komiksy mówimy, że próbują nas uczyć, ale nie tylko próbują, ale i uczą. Spójrzmy tylko na fandomy i na przede wszystkim jakieś konwenty, gdzie ludzie się zbierają i tam nie ma żadnych uprzedzeń, tak? Kto chce, to się przebiera za jakiegoś tam zwierzaka, tak? Kto chce, to sobie zakłada jakieś tam fantastyczne stroje, chodzą ludzie z tęczowymi flagami, nikt tam nikogo nie krytykuje, nie ocenia, tak? Być może to też wywodzi się z tego, że w przeszłości te osoby, które interesowały się czy komiksami, czy czymkolwiek innym, nie wiem, Pokemonami, czy jeszcze czymś innym, były w jakiś sposób potępiane, dyskryminowane, jasne. Najlepiej to widać w amerykańskich filmach, gdzie już te nerdy, geeki to już są w ogóle totalnie bici, tak, chowani gdzieś tam po szafkach i tak dalej, ale czy w naszym polskim społeczeństwie tego nie było? Może nie aż w takim stopniu, ale ja chodząc do szkoły zawsze też bardziej się trzymałem, bardziej lubiłem gry komputerowe, tak, jakieś książki, komiksy i tak dalej. Nie mówię, że byłem bity, ale na pewno było trochę takie odsunięcie od jakiejś tam grupy, od tych chłopaków, którzy bardziej interesowali się, nie wiem, jakimiś tam. No, piłkę nożną też w sumie lubiłem, tak? Ale było to widoczne i może przez to człowiek się nauczył, że zżył się z tymi innymi ludźmi i w ten sposób już teraz sam nikogo nie potępia, bo wie, jak taka osoba się czuje, tak? Tak, jak mówisz, rzeczywiście tak, no, interesowałeś się piłką, ja zresztą też, czyli no, mieliśmy takie spektrum jakby otoczenia się ludźmi nie tylko takimi, no powiedzmy sobie stricte macho chłopakami, nie, którzy by gdzieś tam byli w tej szkole średniej czy podstawówce i tak dalej, czy w gimnazjum, bo jeszcze wtedy było takie coś jak gimnazjum. No, jesteśmy starzy, co? No nie, a z drugiej strony rzeczywiście się spotykali z ludźmi, którzy mieli zupełnie inne zainteresowanie i miał dzięki temu chyba przynajmniej we mnie narodziło się takie patrzenie na to, że każdy z nas jest faktycznie inny i każdy tutaj ma swoją rację, którą oczywiście może bronić, o ile ta racja, tak jak to mówił chyba Wolter, jeżeli ta wolność nie nachodzi na twoją drugą wolność. Także tutaj dzięki temu fandomowi, tak jak wspomniałeś, też możemy popatrzeć na tych, in, na tych ludzi, tak, którzy się tym zajmują, na tych w cudzysłowie innych, jako no, też ludzi, którzy mają swoje zainteresowania i mogą zarazić nas swoją wybitną pasją, tak? Bo to jest pasja, a każda pasja no, jakby tutaj zasługuje na poznanie. A jaki jest wasz ulubiony rysownik? Tym razem zaczyna Bartek. No więc tak, jeśli chodzi o ulubionego rysownika, ciężko by mi się tutaj było odnieść do superbohaterszczyzny, ponieważ do tej pory aż tak bardzo może nikt mnie nie zaciekawił, chociaż skłamałbym, bo na pewno moim ulubionym rysownikiem jest rysownik od prawda, Nightwinga. Także no tutaj tym rysownikiem, o którym bym chciał wspomnieć,
No to jest Bruno Redondo, tak? No i Bruno Redondo w zasadzie no fenomenalnie pokazał to spektrum walki poprzez umieszczanie kolejnych jakby tych aktów Nightwinga podczas starcia z przeciwnikami na kadrach. O czym wspominałem, że jeden komiks to jest w ogóle cały rozległy kadr. No to jest świetny rysownik, wiedział, jakie tony uderzyć, no ale na pewno zostało mu to zasugerowane też przez Toma Taylora, który no jest scenarzystą, prawda, do Nightwinga, więc no chwała tutaj dla dwóch panów. No i z drugiej strony no mam jeszcze jednego rysownika, którego uwielbiam, ale on nie jest związany z superbohaterszczyzną, no to jest Don Rosa. No, Don Rosa, który jest niepisanym uczniem Karla Barksa, no i Don Rosa robi te kadry o kaczkach. One są tak pełne detali, są zarysowane w pewien sposób no, taki XIX-wieczny, no, taki no, historyczny. Jest to coś niesamowitego. I kiedy poznajemy tą historię Sknerusa Makwacza na przestrzeni XIX i XX wieku, no to jest taki miód dla mnie, miód na moje serce komiksiarza. Także tu mam na pewno tych dwóch artystów, których kocham. A ty, Piotrze? No, ja tutaj zacznę od pana, którego myślę, że fani komiksów znają i to dość dobrze, czyli Todd McFarlane, twórca między innymi Spidermana, który przeniósł komiksy według mnie na zupełnie inny poziom. Jego rysunki w tym momencie, gdy on tworzył, one wyglądały zupełnie inaczej, bo jak pewnie wielu tutaj słuchaczy naszych wie, ale może też nie wszyscy. Natomiast jeżeli sięgniecie po Marvel Classic, to zobaczycie, że swego czasu te komiksy wszystkie, mimo że byli różni rysownicy, ta oprawa graficzna wyglądała tak samo. Mieliśmy kilka kadrów na stronie, nie było jakichś tam tych detali w tle. Te kolory też były takie trochę niewyraźne, powiedzmy. To świetnie widać, czy w X-Menach jeszcze, czy tam nawet w niedawno wydanej She-Hulk przez właśnie tutaj Egmont. Natomiast Todd McFarlane zrobił coś nowego, coś niesamowitego. No, po prostu te jego pajączki, no i nie tylko, no bo oczywiście nie tylko pająka tutaj tworzył, ale chyba z tego jest tak najbardziej znany. No, to prawdziwe dzieło sztuki, i tak jak mówię, coś co później zmieniło całą oprawę graficzną, nie tylko w Marvelu, ale wydaje mi się, że także i w DC. Zgadzam się z Tobą w 100%. Wybitna postać. Dobrze, no to wymieńcie trójkę waszych ulubionych superbohaterów. Kto chce zacząć? No dobra, to może teraz ja zacznę. No, moim ulubionym superbohaterem, choć on też bardziej będzie tu do antybohaterów, jest Wolverine. I jeżeli mamy tu słuchacze Ostatniej Tawerny, to pewnie znakomicie wiedzą. Głównie właśnie ja tutaj w tawernie odpowiadam za Wolverina, ponieważ jest to po prostu mój ulubieniec, tak? Poza tym, no, z pewnością Kapitan Ameryka to jest dla mnie taki numer dwa, jeśli chodzi o Marvel, i numer trzy to będzie Thor. Może tacy klasyczni dwaj superbohaterowie, znani od lat, ale jednak coś w nich do mnie przemawia. Chociażby w Kapitanie Ameryce, ta jego szlachetność, honorowość, to mi zawsze odpowiadało, tak? Zawsze też lubiłem chociażby, nie wiem, Aragorna czy Yatamana, którzy też byli przecież szlachetni i dobrzy. A Thor, no, z tą swoją mocą, zresztą mity skandynawskie, też zawsze lubiłem mity skandynawskie. Jasne, że ten Thor Marvelowski zupełnie inaczej wygląda niż tam w Skandynawii, ale mimo wszystko go też uwielbiałem. Natomiast co do DC, to tutaj jeszcze dodam, że no, zresztą o tym już mówiłem, że jednak tym moim ulubieńcem jest, był i zapewne będzie Batman. No to teraz ja, chyba na mnie przyszła pora, a mianowicie, czy ja mam jakąś trójkę? Na pewno mam. Mam swoją trójcę, ale to nie jest klasyczna trójca. No i zaczynając od DC, z całą pewnością muszę tutaj wskazać na Flasha, tak? Flasha, który dla mnie jest kimś w rodzaju troszeczkę odpowiednika Batmana. Tyle, że on miał możliwość do otrzymania tych supermocy, tak? Ale też stara się wszystko rozwiązywać w sposób naukowy. Poza tym kontroluje czas dzięki temu zjednoczeniu ze Speed Force. Więc dla mnie on jest na pewno istotną postacią. Drugą postacią, którą bym wymienił, no to jest Nightwing. Uwielbiam Batmana, niemniej jednak uważam, że Nightwing no, jest postacią z krwi i kości. Chłopak, który został zaadoptowany prawda, przez multimilionera, starał się pójść w jego ślady, wejść w jego buty. Nie do końca mu się podobał styl walki Batmana,
Więc wyszedł jakby z tego wszystkiego z ludzką twarzą, tak? Był bardziej współczujący od Batmana, nie był aż tak brutalny, a jednocześnie posługiwał się w pewien sposób jego metodami, czyli postawił na kondycję fizyczną i na gadżety. Notabene jest też ultrainteligentny, jak sam Bruce Wayne, więc dla mnie to jest bardzo istotna postać i stara się zachować ją swoją młodość. Na pewno ta młodość wynika z tego, że historie o Nightwingu nie mogą się tak starzeć, no bo to Bruce jest od niego starszy, więc jak Bruce się będzie starzał, no to Nightwing wtedy też, czyli Dick Grayson. No i kolejna postać. Zawsze miałem słabość do wszelkiego rodzaju ludzi z tytułem doktora, no i doktor Fate. Bardziej mi on odpowiada niż doktor Strange, ze względu na to, że jest to osoba, która poświęciła się temu, aby bronić świat przed zagrożeniami, no, metafizycznymi, tak? I ten hełm Nabu tak naprawdę on jest trudny do ściągnięcia. On daje Kentowi Nelsonowi moce, niemniej jednak wymaga od tego, żeby prawda, by być noszonym. No więc Ken Nelson tak łatwo nie może się tego hełmu pozbyć. Jego ciało jest używane, prawda, jako ten przekaźnik magii. No a jednocześnie Ken Nelson, no tutaj jako ta postać doktora Fate'a, doktora przeznaczenia, bo chyba czasami tak był tłumaczony, naprawdę wie Owszem. sporo wie o naszej rzeczywistości, zarówno tej metafizycznej, jak i tej normalnej. Z kolei w Marvelu, no Kapitan Ameryka, tak jak ty, szlachetność kapitana mi naprawdę tutaj odpowiada. Co prawda, nie mogę zrozumieć, dlaczego jego tarcza wygląda jak flaga Puerto Rico, a nie flaga Stanów Zjednoczonych, ale na pewno on mi strasznie tutaj imponuje tą swoją szlachetnością i czasami chciałbym być nawet taki jak on. Druga kwestia, no to na pewno Ant-Man. Ant-Man jako No właśnie postać. miałem to powiedzieć, że jak to nie Ant-Man, przecież to Ant-Man powinien być u ciebie, a tu Kapitan Ameryka, ja nie wiem. Ant-Man jest takim kapitanem Ameryką dla mnie. Dlaczego? Ponieważ on potrafi przekroczyć pewnego rodzaju granice prawne, tak? Nie tak jak kapitan Ameryka. On się nie będzie zastanawiał 30 razy, czy to warto zrobić, czy nie warto zrobić. On po prostu to zrobi, bo widzi, że to jest ku słusznej sprawie. No i kolejna osoba, która tak naprawdę poprzez ten swój strój ma kontakt z, prawda, tym wymiarem kwantowym, no i może kontrolować czas. Ja od razu wiedziałem w 2018 roku, że w 2019, czyli w kolejnym, w Endgame'ie, to on będzie kluczową postacią do naprawienia wszystkiego. Ja to czułem i się nie przeliczyłem. Także te postacie, no i nie sposób nie wspomnieć o Kate Bishop. Też mógłbym powiedzieć o jakichś postaciach damskich w uniwersum DC, między innymi Zatanna, ale no Kate Bishop to jednak jest taki mój crush od dawna. Zresztą Łuczniczka. Ja Łuczników też bardzo lubię, ale jeden tylko Łucznik może trafić strzał do mojego serca i to jest Kate Bishop. No, czy na ekranie, czy w komiksie. Także tutaj taki jest mój top 3 z jednego i z drugiego uniwersum. A już myślałem, że powiesz Legolas jednak. Nie, nie, niestety Legolas nie, ani nie, Katniss Everdeen też nie. Green Arrow, ewentualnie Hawkeye zwykły, no ale ten Hawkeye w wersji damskiej, no to jednak to jest mój crush od bardzo dawna. Dobra, no to mieliśmy ulubionych superbohaterów. To może teraz najlepsi z Wole, Bartuś? Okej, okay, no to jeśli chodzi o DC, no to na pewno trzeba powiedzieć o Darkseidzie. Darkseid, który jest ucieleśnieniem w zasadzie wszystkich dyktatorów, jakich nasza Ziemia mogła mieć, jest w pewien sposób opanowany. Wie, w jaki sposób tutaj działać, podbijać. Ale czy tylko on by był dla mnie taką istotną postacią? Na pewno nie. Doktor Zoom, tak? Czyli kolejna, czy tam profesor Zoom, on chyba nawet się nazywa. Przeciwnik Flasha. Jeżeli on by był zaimplementowany w DC Universe jako postać, która by nagle wszystko przebudowała, tak, i ona stała za tymi wszystkimi machinacjami, które działy się na przestrzeni tych kilkunastu filmów, to mi by kopara opadła. Zresztą taki podobno był zamysł Zacka Snydera. Inna postać, dla mnie to jest chyba najbardziej ludzka postać wśród złoli, no to jest Black Manta. Black Manta, któremu Aquaman zabił ojca, tak? I on się mści. To jest po prostu postać napędzona zemstą za krew, tak? Krew za krew. On próbuje temu Aquamanowi wszystko zrobić tak, aby on cierpiał.
Próbuje mu zabić potomka, próbuje mu zniszczyć królestwo, dom i tak dalej. No fenomenalnie zarysowana postać charakterologicznie. Którzy bziakałem, że co to jest jakiś blagmanta, tak? Jakaś tam, nie wiem, pseudo człowiek ryba, czy pseudo jakiś tam człowiek, nie wiem, który próbuje być morskim stworzeniem. No nie, a blagmanta jest na. Poza tym Blackman to jest piratem, więc tutaj znowu mamy kolejne odniesienie jakby do tej ludzkiej sfery, no kapitalna postać. No i czwarta rzecz, którą muszę wspomnieć, Bane. Nie lubię Jokera, mówię to wprost. Joker może jest chaotyczny, nieprzewidywalny, ale to Bane odkrył, kim jest Bruce Wayne, tak, czyli Batmanem. To Bane złamał Batmana i to Bane jest jakby ucieleśnieniem tej siły i jednocześnie rozumu. Kapitalna postać. A w Marvelu, no to mam problem, ponieważ w Marvelu nie widzę takich super postaci, super złoli, jeśli o to chodzi, ale wydaje mi się, że jeżeli bym miał na kogoś postawić, no to chyba na Kanga zdobywcę, tak? Kang zdobywca, nie mówię o tym filmowym Kangu zdobywcy, chociaż dobrze on został przedstawiony do tej pory, zobaczymy co będzie dalej ze względu na wiadome kontrowersje. Niemniej jednak ta jego kwestia, że on też występuje w różnych wariantach i jest on nieograniczony w zasadzie no niczym, robi na mnie duże wrażenie. I on też się zachowuje troszeczkę jak taki dyktator, tak? Wyrachowany dyktator. Także no Kang podbił moje serce, tak? Zdobywca podbił moje serce. No, jeśli o mnie chodzi, to z kolei w Marvelu tutaj numerem jeden jest postać, której no w sumie w MCU jeszcze nie widzieliśmy, w filmach była i owszem, ale niezbyt dobrze pokazana. Oczywiście jest to Victor von Doom, tudzież Doktor Doom, jak kto woli. No, dla mnie jest to postać kapitalna, niesamowita tą swoją inteligencją, którą on pokazuje, tak? Tutaj Mr. Fantastic, oni tutaj biją się praktycznie na to, kto jest mądrzejszy. No ale to, co zrobił Doom w Marvelu, też z pewnością wzbudza respekt. Oczywiście, czy on był zawsze też tak do końca zły? No, w sumie on uratował nam tutaj multiversum, kiedy mieliśmy ten event cały Tajne Wojny. Stworzył swój własny świat, swoją własną planetę, gdzie zgromadził różne warianty, bo przecież miał do dyspozycji jako swoją gwardię przyboczną tych Thorów najróżniejszych, którzy go bronili. Jest to według mnie naprawdę świetna postać. Liczę na to, że jeżeli na pewno powstanie Fantastyczna Czwórka, bo to już jest w zamyśle MCU, to jednak uda im się jakoś to przedstawić, tego złola, tak jak udało im się to dobrze zrobić z Lokim, który wciąż jest, że to nie będzie postać na jeden film, tak jak wielu, wielu niestety złych, którzy mieli niesamowity potencjał, pojawiło się w filmach raz, to jednak ten Victor von Doom dostanie jakąś większą rolę do odegrania i naprawdę ludzie będą mogli go docenić i pokochać, tak jak ja go tutaj pokochałem, skoro już używamy takich wyniosłych słów, tu Bartek zaczął, to ja też powiem, że Victor von Doom do mojego serca jak najbardziej trafił. Numerem dwa może będzie bad guy bardziej stereotypowy. Chodzi o Kingpina. Kingpin, Wilson Fisk, no można powiedzieć, że to taki typowy złol momentami, tak? A jednak w jaki sposób on to mnie przemawia? Jest może bardziej realistyczny, no jasne, jest też trochę nad człowiekiem, bo jednak jest swoją posturą chociażby, czy tym, że tam dostał parę razy gdzieś tam strzał. Zresztą w serialu też widzieliśmy, przepraszam, w Hawkeye'u, gdzie dostał niby Dokładnie. strzał w oko, a jednak przeżył, to nie jest wymysł tylko filmowy, że on się za chwilę pojawi w Echo, bo dokładnie to samo mieliśmy w komiksach, więc on ma jakąś tam swoją nadludzką zdolność, ale jednak dużo takiej ludzkości w sobie ma, tak? On momentami działa w białych rękawiczkach, tymi swoimi pieniędzmi, kontaktami ze światem przestępczym, ale nie tylko, bo przecież i politykami potrafi dyrygować i rządzić, a z drugiej strony, kiedy trzeba, to nie boi się złamać karku. No to też widzieliśmy świetnie, zwłaszcza w Daredevilu tutaj Netflixowym, gdzie drzwiami od samochodu ucina głowę swojemu jednemu z rywali. No ale on tu miał też tą moc, parę, więc potrafił zabić gołymi rękawiczkami. Więc może przez to jest bardziej przerażający, a przez to też jakoś bardziej do mnie trafił. No i numer 3, no to chyba jednak ostatnio wybił się tutaj mocno Loki, a zarówno ten
ten serialowy, filmowy, jak i komiksowy, no Loki też nie zawsze był zły. No tutaj mamy kilku takich bohaterów w świecie Marvela, którzy byli źli, ale nie zawsze, bo przecież Loki należał też do Avengers, czasem robił coś dobrego, tak samo widzimy to w filmach, serialach, tak samo było w komiksach, to samo można przecież powiedzieć o Magneto, też nie był zawsze tylko tym złym, ale ta jego cwaność, tak, tu znowu też przemawia do mnie pewnie to, że lubię te mity skandynawskie. No to ten Bóg kłamstw, tych jego podstępów, no niesamowicie, niesamowite robi wrażenie i dlatego ten Loki byłby u mnie numerem 3. Natomiast przechodząc jeszcze do DC, tutaj może tylko wymienię jednego, no Lex Luthor, znowu geniusz jakiś, który potrafi, no chyba tutaj widać, tak, odniesienie do tych bohaterów, których już opisałem w Marvelu, No dokładnie, że zwłaszcza. mam swój typ, który po prostu lubię u bad guyów i cechy, które mi przypadają do gustu. Miałem ci powiedzieć, że przecież Doom jest niczym innym jak po prostu no, Lexem Luthorem, tak? No Dla tak, Marvela. dokładnie. Więc mam swój typ, mam to, co lubię i się tego trzymam. I to faktycznie są postacie, które naprawdę budują trzon tych obydwóch uniwersów. Także no, zgadzam się z tobą, że chyba Marvel bez Dooma, czy DC też bez Lexa Luthora. Chociaż o nim nie wspomniałem celowo, bo się tak trochę domyślałem, że może o nim wspomnisz, no i się tego doczekałem, ale bez tych postaci to DC czy Marvel no, nie byłyby tym samym. Dobrze, zadaliśmy pytanie o superbohaterów i o złoli. A za co kochamy antybohaterów, Piotruś? No cóż, ja już wspomniałem swojego ulubionego antybohatera i superbohatera, czyli Wolverina, którego uwielbiałem z serii oczywiście komiksowej, później przyszły filmy z X-Menami i Hugh Jackman już w ogóle podbił moje serce. Tutaj najwyraźniej z Bartkiem dzisiaj pokazujemy, że bardzo łatwo zdobyć nasze serca i co chwila kogoś kochamy. No ale cóż, trudno, przyznajemy się. Tak, więc Hugh Jackman jako Wolverine wypadł wspaniale, ale w tych komiksach ten antybohater taki, jeden z pierwszych takich typowych antybohaterów, który nie boi się tych szponów nie tylko wysunąć, ale wbić też w kogoś, tak? Wolverine nie boi się zabić w różny sposób, czy to w X-Force działając bardziej pod przykrywką i po cichu, czy po prostu bezczelnie wprost, tak? Tego furia, w którą wpada, że mimo tego, że on nie ma jakichś tak naprawdę niesamowitych tych zdolności. Wielu superbohaterów potrafiłoby go zniszczyć. Magneto to pokazał, wyciągając mu szkielet, ale nie mówimy tylko o tym, bo wielu superbohaterów ma znacznie większe moce niż on. On nie zdążyłby się pewnie z tego zregenerować, a mimo to cenią go, boją się go i jakoś do niego podchodzą w taki sposób, że no jednak ten Wolverine wybija się tutaj na piedestały i ma grono tych fanów. I chyba to w tych antybohaterach jest tak lubiane, że oni mają takie trochę ludzkie oblicze, bo no dobrze wiemy, Kapitan Ameryka czy Batman, oni praktycznie nie zabijają, tak? A później, no, na przykładzie tego Batmana, on nie zabija Jokera, Joker idzie za kratki, Joker wychodzi, zabija ileś osób, a Batman go łapie. Wolverine obciąłby Jokerowi pewnie głowę i byłoby po problemie, tylko by się komiks nam trochę skończył. No chyba, żeby go przywrócili do życia, bo to w komiksach normalne. No co do innych bohaterów w Marvelu, no to też z pewnością Punisher. Kolejna postać, która nie boi się pobrudzić sobie rąk i przed którym trzęsą się nawet superbohaterowie, zresztą on to kiedyś pokazał, był zdaje się w jakimś komiksie, że gdzieś tam w nocy zakradł się chyba do Tony'ego Starka, przyłożył mu lufek do głowy i powiedział, że normalnie by go zabił, tak, no ale nie ma ku temu powodów, tylko żeby przestał go ścigać, bo ich wszystkich wykończy, no bo to, że tam Punisher było, to Kills the Marvel Universe, no to już wiadomo, troszkę fanfic, no ale Punisher pewnie by potrafił coś zrobić. No inny antybohater, Deadpool, też, który wszedł na ekrany, chyba zdobył tą sympatię przede wszystkim dzięki Ryanowi Reynoldsowi, bo wcześniej może no, był na pewno znany przez fanów Marvela, ale nie aż tak, jak jest na chwilę obecną. Więc ci antybohaterowie momentami ześwirowani, no bo przecież czy Deadpool, czy Wolverine, czy Punisher, oni mają za sobą tą przeszłość niesamowitą, która nam, brzydko mówiąc, zryła im tą psychę, no i dzisiaj oni są, jacy są, a mimo to uwielbiamy ich. No i przyszła kolej chyba na mnie, a Chyba tak. mianowicie jeśli chodzi o Powiedz nam, antybohaterów. kogo kochasz. Tutaj wiesz, ciężka jest granica, kiedy ktoś jest antybohaterem, czy jest złolem, nie? I tutaj możemy się zastanawiać, ale ja przynajmniej tak widzę, i może zacznę teraz dla kontrastu od Marvela. Kto by był moim ulubionym tutaj takim antybohaterem? No Deadpool jest śmieszny i tak dalej, ale czasami jak mam dużo Deadpoola, to już mnie to nie śmieszy. Ja muszę po prostu od niego odpocząć, chociaż go lubię i cenię.
Na pewno Ghost Rider. Możemy powiedzieć, że on jest specyficznym bohaterem, czasami wchodzącym właśnie w tą antybohaterskość, tak? No jest przecież on takim tworem piekielnym. No i też się czasami nie patyczkuje, żeby osiągnąć pewnego rodzaju cele, żeby ta sprawiedliwość, no w cudzysłowie piekielna, zatriumfowała. Venom, kolejna postać, która najpierw była przecież złolem i z czasem stała się antybohaterem. I Venom, który używa no właśnie tej swojej czasami furii, nie? Która jest sprowokowana symbiontem, również się nie patyczkuje. Potrafi kogoś pożreć, tak? Poćwiartować i tak dalej, i tak dalej. Ale, no tak jak zauważmy, z czasem no, staje się tą postacią taką mocno pozytywną, zwłaszcza, że jego największym nemesis wcale nie jest Spider-Man, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Piotrze, ale Carnage. No tak, Czyli jest zgadza się. Jeszcze większy psychol, tak, który jakby powstał z Venoma i którego tutaj jedyną misją jest zrobienie no, tej rzezi, zresztą no, tak się nazywa, tak, rzeź, Carnage. No i ostatnią postacią, którą tutaj wymienił, no, to jest Moon Knight. O Moon Knightie też można mówić, że to jest bohater czy antybohater. Dla mnie to jest troszeczkę antybohater. Jest to człowiek zagubiony w sobie, tak, jest to człowiek, który ma problemy natury psychicznej. I w zasadzie Marvel w jakichś swoich opracowaniach książkowych zawsze go przedstawiał jako pierwszego antybohatera na właśnie kartach komiksowych. To jest kolejna postać, która jest wzorowana troszeczkę jakby na Batmanie, ponieważ on działa nocą. Z drugiej strony ma dostęp do, no powiedzmy sobie, nadnaturalnych zdolności wynikających z tego, że jest połączony z tym Honsu, prawda, Ale i bogiem, gadżetów bogiem. ma trochę. Gadżetów też ma trochę, no ale właśnie, kiedy on ściera się nie tyle z jakimiś postaciami mitycznymi, ale z tymi ludzkimi, no on też się nie patyczkuje, tak? Jest na tyle brutalny, że potrafi tak pobić, że ktoś po prostu zginie w trakcie tej bójki. Także no, to jest osoba, która nie patyczkuje się w swoich rozwiązaniach. Zresztą często było tak, że współpracował z Avengersami, ale kiedy mu to było nie po drodze, to się od nich odwracał, tak? I miał ich kompletnie gdzieś. Zresztą chyba teraz nawet było to dość tak fajnie zarysowane w tej serii, którą wydaje Egmont o Avengersach nowych, nie? Tam był Tucker'a chyba Carlson, szósty. tak. No, i tam było to świetnie zarysowany ten konflikt, taki moralny troszeczkę jakby Moon Knight. On do końca, wiadomo po jakiej stronie stał, nie będziemy tu spoilerować, ale to było świetnie zarysowane, że on tak stoi na rozdrożu. No a jeśli chodzi o. Ale wspomnę, recenzję Avengers'a Khonshu jest już na ostatniej tawernie, możecie wejść i sobie przeczytać. No to zachęcamy, dokładnie, zachęcamy. Natomiast w przypadku antybohaterów znowu ze świata DC, no to osoby, które są związane z Młodymi Tytanami, czyli postacie związane z Młodymi Tytanami, Raven, dla mnie to jest postać troszeczkę niejednoznaczna, ale postać, która cierpi ze względu na to, że musi kontrolować swojego ojca, tak, którym jest Demon Trigon. I to Raven też tak balansuje na granicy światów troszeczkę jak Moon Knight. Inna postać związana z Młodymi Tytanami, no to jest Red Hood, tak? Tylko ten Red Hood rozumiany jako Jason Todd, czyli ten Robin, który został no, prawie zakatowany przez Jokera. I ta trauma, to wydarzenie tak wpłynęło na niego, on też się nie patyczkuje w swoich rozwiązaniach i ba, na kontraście do Batmana używa broni palnej. I jak mu się coś nie podoba, to potrafi wycelować, prawda, tutaj tą lufę w głowę przestępcy i go zabić. Inna postać, Deathstroke. Jest to po prostu najemnik. Kiedy mu ktoś zapłaci, no to będzie stał po tej stronie, czy to dobrych, czy to złych, ale kiedy widzi, że się wszystko pieprzy, wszystko się wali, no to stanie po stronie tych dobrych, tak? No bo mimo wszystko egzystuje on w tym świecie, gdzie też superbohaterowie. No i Lobo. No Lobo. właśnie miałem go u ciebie wywołać. Byłem ciekawy, czy wspomnisz, czy będę musiał cię zmusić do tego, żebyś o nim wspomniał. No Lobo to jest postać dla mnie tak paradoksalna, że nawet Deadpool dla mnie się nie wpisuje aż w takie ramy jak Lobo, tak? Lobo, który trafił do zaświatów. Nie podobała mu się kolejka przecież do tego, aby doczekać tego sądu Bożego. No to wszystkie dusze, prawda, wybił. Przecież walczył ze świętym Mikołajem, tak? No my ostatnio, no bo jesteśmy teraz przed świętami, świętego Mikołaja w Stanach Zjednoczonych oskarżono o pedofilię, także podejrzewam, że Lobo by się z nim dobrze rozprawił, jeśli by był Jutro. tak.
taki wyrok. Co jeszcze, Lobo? No i Lobo tak samo, kiedy no, następuje jakieś, nie wiem, takie sprzężenie multiversum, gdzie zaczyna być problem między światami, to Lobo staje na wysokości zadania, bierze tam swoją żyletę 666, tak, ten swój galaktyczny motocykl i staje ramię z Supermanem i on się nie patyczkuje. Ale tak to najczęściej przeszkadza wszystkim innym, ponieważ no, jest wolnym duchem, tak? No i to jest świetny przykład antybohatera dla mnie w świecie DC, także Lobo jak najbardziej obok Deathstroke'a, takich dwóch najistotniejszych, no a zaraz przy nich Red Hood i Raven. Co by było gdyby? Wyobraźmy sobie połączenie obydwu światów. Bartek, co o tym sądzisz? No cóż, te światy już zostały kiedyś połączone i to tak ze sobą. bardzo, a mianowicie. I to nie raz, dokładnie, to może. Co do crossoverów, takich typowych crossoverów, Piotrze, zostawię Ci tutaj wolną rękę, natomiast ja powiem o pewnym mashupie, który doprowadził do stworzenia Amalgam Comics, tak? Czyli połączenia właśnie DC Comics i Marvel Comics, i to była końcówka lat 90. Zresztą czytelnicy, którzy no, byli takimi niedzielnymi czytelnikami, tak? Nie śledzili tych rozwoju tego całego uniwersum na bieżąco, podejrzewali, że Amalgam Comics to jest zupełnie jakby nowe wydawnictwo, które się pojawia na rynku komiksowym w Stanach Zjednoczonych. A tak naprawdę to po prostu była fuzja DC Comics i Marvel Comics na czas pewnego eventu. Eventu, który trwał tak naprawdę przez 12 zeszytów. Powstały nowe inkarnacje superbohaterów. Skrzyżowano na podobieństwach, między innymi przecież Batmana z Wolverinem i stworzono... O tak, to jest, ja tu się przepraszam, że ci przerwę, ale to jest niesamowita postać. Praktycznie dwóch moich ulubionych superbohaterów połączonych w jedno. Polecam wyszukać chociażby, żeby zobaczyć na grafice, jak to pięknie wygląda. Już oddaję głos. Dokładnie, no jest kapitalny, tak? Czyli ten mroczny szpon, tak? Dark Claw. No, kapitalna rzecz. O ile nie pamięć nie mieli, również powstał wtedy Super Soldier i to było połączenie Supermana z Kapitanem Ameryką. No genialna sprawa, obydwaj są w zasadzie przewodnikami tych drużyn superbohaterskich, obydwaj ci panowie są reprezentantami no, tych cnót szlachetności, oddania się Ameryce, tak, tego patriotyzmu. Połączono, tego nie potrafię zrozumieć, dlaczego połączono Green Lanterna z Iron Manem? No dobra, ale to też całkiem zagrało. Naprawdę było to ciekawe połączenie, więc świetna sprawa, lata 96-97, tak, czyli praktycznie no nie tak dawno, ćwierć wieku temu, w cudzysłowie można powiedzieć nie tak dawno. A jeszcze jedno, to jest moja ulubiona postać i o niej przecież ja pisałem kiedyś na tawernie, to jest Doktor Strange Fate. Połączono Doktora Fate'a i Doktora Strange'a tylko dlatego, że obydwaj są magami i tylko dlatego, że obydwaj mają tytuł naukowy doktora. I potem kapitalna rzecz wyszła, tak, oni mieli takie spektrum patrzenia w tą nową rzeczywistość, że oni widzieli to, co się dzieje w DC, w Marvelu i w tym nowym Amalgam Comics. Także no to jest coś, o czym warto pamiętać, warto to popularyzować i no cóż, Piotrze, ja oddaję teraz Tobie głos. Co Ty możesz jeszcze na ten temat powiedzieć? Czy ja tu jeszcze wrócę do tego, co mówiłeś, że o ile takie połączenie Kapitana Ameryki z Supermanem jest dość oczywiste i mamy tutaj jeszcze bardziej super szlachetnego bohatera, to ten Dark Claw, czyli Wolverine z Batmanem połączony, to było ciekawe, no bo przecież oni mają zupełnie inne kompasy moralne, tak? Batman nigdy nikogo nie zabija, a Wolverine wiadomo robi... Nie patyczkuje się, to chce, tak. No, to, co robi, nie jest zbyt miłe, więc zabija i tutaj nagle to się trochę tak fajnie starło, jeżeli ktoś czytał te komiksy, no bo jest tutaj dylemat, zabić, nie zabić. Do tej pory Wolverine zabija, tnie wszystko na kawałki, Batman nigdy w życiu, nie? No i... Więc to było bardzo ciekawe połączenie. Natomiast w innych crossoverach było to starcie przecież, gdzie bohaterowie DC i bohaterowie Marvela po prostu tłukli się ze sobą. A tam między innymi znowu możemy wspomnieć dwóch naszych antybohaterów, bo między innymi Wolverine starł się tam z Lobo i zdaje się, że to Rosomak tam wygrał to starcie, chociaż to nie jest tak jednoznacznie pokazane, bo tam w większości tych potyczek nie ma ostatecznego jakby zwycięzcy, że ktoś tak, on na pewno wygrał, jest zwycięzcą, drugi jest pokonany.
to tutaj, jeśli chodzi o tego Lobo z Wolverinem, to oni się tam gdzieś tłuką za barem i ostatecznie to ręka Wolverina na końcu sięga po szklaneczkę, a Lobo już nie widzimy, więc możemy się domyślać, że go pokonał. Ale czy tak było? No to już inna kwestia. Więc to starcie, tylko że to właśnie to starcie nie było aż tak ciekawe, jak to, o czym przed chwilą wspomniał Bartek, czyli o tym połączeniu superbohaterów, no bo tam mieliśmy dużo tych pojedynków jeden na jeden, ta fabuła też była taka trochę, no moim zdaniem, no nie do końca tak robiona, trochę na szybko, no bijemy się, bo się bijemy, bo ludzie by tego chcieli, żeby zobaczyć, jak jeden stłucze się z drugim. Więc natomiast to połączenie tych światów superbohaterskich w jakiejś innej perspektywie, chociażby w filmowej, no to by było coś, to by na pewno przebiło Avengersów nawet, to byłby crossover niesamowity, no tylko znowu, jakby to można było zrobić? No pewnie tak, superbohaterowie by musieli stanąć po jednej stronie, mieć jakiś złoli, którzy też się połączyli, otworzyli jakieś przejście do multiversum. Pewnie byłyby właśnie jakieś tam spięcia, bo tu ktoś chce być liderem, tu ktoś chce zabijać, tu ktoś nie pozwala na to, żeby kogokolwiek skrzywdzić, I prawa więc... autorskie do postaci. No, dokładnie, To by było dokładnie. dopiero spięcie między Warnerem a Właśnie, Disneyem. bo tutaj byłoby właśnie o tyle może nieciekawie starcie superbohaterów samych w sobie, a tylko tych, kto ma do nich prawa, bo Warner by chciał, żeby to pewnie jego bohaterowie wiedli prym, a Disney by znowu chciał, żeby to jego byli najważniejsi, a potem jak dzielić kasą jeszcze, nie? Więc no, ale Dokładnie. pewnie zarobiliby na tym tyle, że w końcu ostatecznie wszyscy byliby zadowoleni. Czy w ogóle w historii DC i Marvela znalazł się jakiś Polak? Coś na ten temat wiecie? No to może ja zacznę. Oczywiście Polacy w Marvelu. Jest dużo odniesień, znaczy dużo, jest trochę tych odniesień do Polski. Przede wszystkim tutaj można wspomnieć o Kapitanie Ameryce, który, no jak wiadomo, rzecz dzieje się w czasie II wojny światowej i kapitan wiele razy w tej Polsce przebywał. Zresztą nie tylko on, bo i Winter Soldier, i Human Torch, i Namor, oni wszyscy mieli tutaj jakieś te przygody, często w Warszawie, ale nie tylko. Bo i w obozach koncentracyjnych, i na wielu innych płaszczyznach, tak jak najbardziej bywali. No, jak wiemy doskonale, Magneto z kolei był w Auschwitz, czyli też ma jakieś tam powiązania, z Polską, tak? Z innych takich, no może dla nas mniej przyjemnych rzeczy w jednym z komiksów X-Men, gdzie właśnie zrobiono prawa, które pozwalały na to, żeby tych mutantów niszczyć, jakoś tam ich wyrzucać z państw i tak dalej, dyskryminować zupełnie, zamykać w więzieniach. Pierwszym państwem, który podpisuje na to zgodę, jest niestety Polska. No, wzięli nas tu po prostu, tak stwierdzili, że jesteśmy takimi homofobami, że na pewno jako pierwsi byśmy tych mutantów zdyskryminowali, więc prezydent, no, Polski, którego, no tutaj nie jest to tak, postać jeden do jednego, jest to już fikcyjne, ale jako pierwszy w Pałacu Prezydenckim podpisuje ustawę antymutancką, więc te odnośniki jak najbardziej się znajdują. Tak, jeśli chodzi z kolei o rysowników, to może autorów jakoś niekoniecznie kojarzę, natomiast kilku tych rysowników z Polski wiem, że na pewno w Marvelu było. Może nie wiedli oni prymu, nie byli tutaj głównymi rysownikami, ale nawet czytając Egmonta można wychwycić, że kilku tych naszych rodaków działało przy oprawie graficznej przy komiksach Marvela. Jeśli chodzi o DC, no to tutaj będziemy mieć może większe pole do popisu, jeśli chodzi o artystów, chociażby Bill Sienkiewicz, tak, który no, ma to pochodzenie polskie. Inna kwestia związana, że przecież 2 lata temu w wyniku obchodów, jak co roku zresztą, urodzin Batmana, na polskim rynku wydano taką antologię komiksów, które zostały stworzone przez prawda, rysowników z różnych części świata. W tym był także Batman w Polsce. Narysowano taką piękną okładkę, gdzie Batman stoi na jednym z dachów w Warszawie, a w tle mamy ten Zamek Królewski na Starym Mieście. No piękna sprawa. Zresztą nomen omen, kiedy wydawano serię DC Odrodzenie, również narysowano do każdej jakby serii
specjalną okładkę z postaciami DC i miastami Polski. Tak, no, Aquaman, wiadomo, gdzieś tam był umieszczony na wybrzeżu. Flash był związany z Poznaniem. Zresztą zawsze mi się Flash kojarzył z Poznaniem. Ja takie Central City widzę w Poznaniu. Nie wiem dlaczego, ale tak mam. Co jeśli chodzi o superbohaterów? To na pewno moglibyśmy powiedzieć o, i w ogóle o świat superbohaterski, bo nie tylko superbohaterów, no to mamy Theo Morrow, tak? Był to taki zły, akurat od Zola zaczynam, a nie od superbohaterów, zły, szalony naukowiec, który jest odpowiedzialny za stworzenie Red Tornado, tak? Więc no, mamy tutaj już jeden przykład. Jego narodowość jest to narodowość polska. Zawsze myślałem, że to będą gdzieś Sowieci czy Niemcy przedstawiani jako, prawda, ci szaleni naukowcy, a tu jednak Polak jest szalonym naukowcem. Dobra, inna kwestia, a mianowicie pojawia nam się też szwadron Black Hawks, którzy walczą podczas II wojny światowej, no i ich przywódcą jest Janusz Prochaska. Po polsku na pewno by to zabrzmiało inaczej, czyli Janusz Prochaska. Jest on kapitanem, prawda, tej dywizji. No i Janusz nawet pojawia się w serialu animowanym z początku tego wieku, czyli w Justice League, która była emitowana kiedyś na Cartoon Network, teraz na Netflixie. I nomen omen pozwoliłem sobie obejrzeć, dzięki temu, że to jest na Netflixie, wersję po angielsku i z dubbingiem polskim. I Janusz Prochaska w jednej scenie mówi, że za Polskę walczymy, natomiast w drugim krzyczy tą samą sekwencję Black Hawks Attack. Także ta Polska może nie była aż tak bardzo podkreślana w animacji. Podkreślono jego pochodzenie tylko i wyłącznie, tam padł jeden fragmencik, takie jedno zdanie, ale no jakby on nie walczył tutaj tylko i wyłącznie za Polskę. Ta Polska go nie nakręcała, ten patriotyzm, o to, żeby walczyć. Wśród tych Black Hawks znajdował się też Stanislaus, czyli Stanisław Drozdowski. On także tutaj starał się wyzwolić Europę z tego jarzma nazistowskiego. Kogo my tutaj jeszcze możemy wymienić? Pojawia się też taka postać, może bardzo epizodyczna, a mianowicie Seweryn Kania. No tutaj już się nie dało tego kompletnie zmienić, imienia ani nazwiska. No i Black Star, która jest przeciwniczką oryginalnie Supergirl, pojawiła się tak no mniej więcej w latach 80., chyba 1983, o ile pamięć mnie nie myli. Swoją tutaj taką bazę operacyjną dla tych złych poczynań obrała Chicago. No, więc jak wiemy, Chicago, gdzie największa Polonia w Stanach Zjednoczonych mieszka. No i Black Star była pochodzenia polskiego, a mianowicie urodziła się w rodzinie żydowskiej pochodzenia polskiego. Także no tutaj mamy kolejną jakby postać zarysowaną stricte z Polską. No jeszcze właśnie zapomniałem wspomnieć, a chyba by wypadało, że przecież w komiksach Marvela pojawia się, a nawet dostał własną serię, Karol Wojtyła, czyli Jan Paweł II, tak? No jest. No tak, jest, no ale tak. No jest Polak, rzeczywiście, nie da się tego zaprzeczyć. Ciekawe tylko, w jakiej formie on tutaj mógłby się kiedyś jeszcze pojawić w multiversum. Jakie są inne komiksowe uniwersa, które znacie, polecacie i lubicie? Bartek, mógłbyś? Dobra, no to jeśli chodzi o inne uniwersa, to na pewno zacząłbym od Valianta, Valiant Comics, gdzie chyba przez wydawnictwo Kaboom u nas na naszym rynku polskim te komiksy były wydawane. Nie cieszą się one aż taką dużą popularnością, niemniej jednak dobrze się to czyta. Jest to jakby próba związania takiej kultury tej amerykańskiej z jakimiś wpływami japońskimi. Zresztą nakręcono niedawno film Bloodshot, o ile mnie pamięć nie myli, co prawda. Tak, on chyba w polskich kinach nie zagościł długo, ponieważ to był moment pandemii. Więc od razu przeniesiono go do streamingu, chyba gdzieś tam był emitowany też na HBO czy na Cinemaxie w telewizji. No ale ciekawy. Był dostępny, nie? Również był dostępny, tak. Także takie, powiem sobie, spojrzenie na to uniwersum z innej perspektywy. No, The Boys, które cieszą się tutaj, to uniwersum cieszy się właśnie na Amazonie dużą popularnością ze względu na próbę jakby przeniesienia komiksu na kadr filmowy w postaci serialu. Szczerze powiem, bardziej wolę serial niż komiks, ale komiksy także czytałem. No i ten ojczyznawca, czy ojczyznawca, Homelander, mam po prostu.
Dokładnie, bo po polsku to był troszeczkę ciężko też przetłumaczyć tą nazwę, ale no jest kapitalnym jakby tutaj przedstawieniem Supermana. Co by było właśnie, gdyby Superman był złolem i dyktatorem, takim amerykańskim dyktatorem? No kapitalna sprawa. Co jeszcze z takich innych uniwersów? A chyba ostatnio nawet, w 2023 roku, no ze względu na popularność tego filmu Transformers Narodzenie Bestii, tak, czy tam Powstanie tych Bestii, pojawiło się nowe uniwersum komiksowe Energon Universe, gdzie łączy się wątki z G.I. Joe stricte i łączy się też te wątki Transformersów na kartach komiksowych. Inne uniwersum, które jeszcze bym tutaj mógł dodać, no to na pewno jest Duckverse, czyli właśnie Kaczora Donalda, gdzie to uniwersum no, żyje dzięki komiksom. Ono nie żyje dzięki serialom, bo tych seriali było mało animowanych, ale tak naprawdę dzięki komiksom mogliśmy poznać rodzinę Donalda, zarówno no, głównie ze strony matki, ale ze strony ojca gdzieś ci kuzyni też się pojawiają. Także no kapitalna, kapitalna sprawa i to są chyba dla mnie takie najważniejsze uniwersa, które ja mógłbym tutaj polecić. A ty, Piotrze, jakie byś dobrał jeszcze? Może zacznę od mojego niedawnego odkrycia, właściwie tegorocznego, bo dopiero w tym roku Egmont zaczął to wydawać. Jest to mianowicie Świat Akwilonu. Aktualnie czytam serię Elfy, ale są też serie Krasnoludy, Magowie, Orkowie i Gobliny. Z jednej strony wydawałoby się, że jest to takie typowe fantasy, które znamy, tak? Są, tak jak chcę wspomniane, fantastyczne rasy. Dzieje się to w takim troszeczkę uniwersum a la Władca Pierścieni. Ale jednak kapitalne są te historie, naprawdę niesamowite zwroty akcji. Ja byłem zaskoczony tym, bo byłem przygotowany na jakieś heroic fantasy, gdzie te elfy faktycznie będą dumne i będą strzelać z łuków i tam bronić czy coś takiego. Owszem, są one kapitalnie rozpisane. Każda postać ma ten charakter. Jest po prostu niepodrabialna do zapamiętania. Plus do tego mamy to zaskoczenie w końcówkach, które wcale nie jest oczywiste. I jeszcze oczywiście dochodzi do tego niesamowita oprawa graficzna. To, co już mówiłem wcześniej przy okazji niektórych tam komiksów, tutaj też. Wiele tych kadrów po prostu chciałoby się wyciąć i powiesić na ścianie w ramce. Więc jeżeli mielibyście okazję i lubicie fantasy, to polecam. Jest to komiks, zdaje się, francuski i naprawdę warto po niego sięgnąć. Z innych może już troszkę bardziej oklepanych, że tak powiem, zawsze lubiłem i ceniłem Wojownicze Żółwie Ninja. Chyba od jeszcze w czasach dzieciństwa to u mnie zostało zaszczepione, kiedy w telewizji leciał serial animowany. Zapewne niektórzy z was pamiętają, więc miałem później ze względu na to jakieś tam figurki, piórniki z tymi żółwiami. No a z czasem zaczęło się także czytać te komiksy. Więc jak najbardziej także to uniwersum w jakiś tam sposób śledzę. No może w sumie to też komiks, jakby nie patrzeć jak najbardziej. Więc zawsze, znowu wyznanie miłości, zawsze kochałem Garfielda. Bawi mnie do tej pory. Wprawdzie u nas w tawernie akurat nasza koleżanka podbiera te tłuste kocie trójpaki, ale kiedy mam okazję, to też zawsze chętnie sięgam po tego kota i sobie tam przypominam jego te niektóre historie. No jest tych komiksów, tak? Jakoś nigdy nie miałem okazji sięgnąć po Asterixa. Z takich bardziej znanych. Zawsze lubiłem animacje, ale już jakoś po te komiksy nigdy nie było mi po drodze, chociaż chętnie bym to zrobił. A Lucky Wspomniany Luka na przykład, no, Lucky Piotrze? Luka, oczywiście, jak najbardziej. Wspomnianych Transformersów przez ciebie. Pamiętam, że w dzieciństwie od TM Semic wychodziło i miałem kilka tych komiksów, ale potem gdzieś jakoś nie po drodze mi z nimi było. Nie to, żebym nie lubił, bo jak najbardziej też te animacje się oglądało, czy filmy, ale jakoś też po nie sięgałem. Więc na chwilę obecną na pewno ten Świat Akwilonu, na pewno Garfield, na pewno Żółwie Ninja, to jest takie moje ulubione trio, powiedzmy. No, jeszcze oczywiście, no, zapomniałbym, no, Mike Mignola i jego oczywiście Hellboy, tak? No, tutaj też bardzo cenię Mike'a za tą oprawę graficzną, charakterystyczną jakże, ale też za te historie opowiedziane, naprawdę kapitalna sprawa. Coś jeszcze chcesz dodać? Chyba nie. Oprócz tego Lucky Luka, który rzeczywiście jak tak frankofońskie komiksy sobie, wiesz, rozważam,
Asterix mi nigdy nie przypadł do gustu. W sensie jest to zabawna historyjka, ale może dlatego, że ja w ogóle nie lubię jakiejś tam historii takiej bardzo, bardzo odległej, tak? Czyli gdzieś tam ci Rzymianie, Grecy. Nie, to do mnie nie przemawiało. Natomiast Lucky Luke, no to tak. I jeszcze osadzony jest to, prawda, w tej historii Stanów Zjednoczonych. Zresztą chyba 2 lata temu albo rok temu wydano najnowszy znowu tom Lucky Luke'a. Zresztą w ogóle spin-off tej serii o młodym Lucky Luke'u, Kid Lucky, gdzie też animacja powstała. Powiem szczerze, tak tutaj może się do tego przyznam, trochę mi wstyd. Włączyłem sobie kiedyś TVP ABC, bo tylko tam była ta animacja nadawana. Także obejrzałem ją od pierwszego do ostatniego odcinka i bardzo mi się podobała. Ale właśnie ona bazowała na tym Kid Lucky, ale od Lucky Luke'u, do czego wracając? Poruszane są tam naprawdę rzeczy związane z takimi dziejami Stanów Zjednoczonych. No i te komentarze tego konia, prawda, Lucky'ego Luke'a, te komentarze tego psa, który jest wiecznie zmęczony, Daltonowie, którzy gdzieś tam próbują sobie, nie wiem, wydostać się, jakąś zbrodnię popełnić, im się kompletnie nie udaje, bo nie mają na to pomysłu. Właśnie kwestia. Wspomniałem tego westernu całego, gdzie pojawiają się uciekający z plantacji czarnoskórzy, gdzie Lucky Luke jedzie na Alaskę, tak? W ogóle on jest jakby świadkiem w jednym z tych komiksów, czy przepraszam, albo animacji jednego z odcinków, gdzie jest pośrednikiem sprzedaży Alaski przez Rosjan dla Stanów Zjednoczonych. No kapitalna historia, także uniwersum Lucky Luke'a uwielbiam, a tak jak mówię, za bardzo Asterix i Obelix gdzieś tam do mnie nie przemawiają, ale komiks frankofoński również ma swój urok i zachęcam wszystkich do czytania. No, ja jeszcze się wtrącę, jeszcze coś dodam na temat tych komiksów, że no, ostatnio też na rynek nasz trafiła seria związana z Dungeons and Dragons, tu Egmont znowu wydał. No i muszę przyznać, że pierwszy komiks, czyli Legendy Wrót Baldura, był naprawdę kapitalny, drugi już nie poszedł tak dobrze. Jestem więc bardzo ciekaw, jak to będzie szło dalej, zwłaszcza, że D&D to też kolejna moja zajawka, kolejna rzecz, którą lubię i sam gram w RPG. Więc znam ten świat od podszewki, jestem ciekaw, co zrobią. A z innych rzeczy też nie tak dawno na rynek nasz polski trafił komiks Maska. No i byłem zaskoczony, bo wcześniej znałem oczywiście tylko i wyłącznie film z Jimem Carreyem. I to, co dzieje się w komiksach, to jest w ogóle zupełnie inna bajka. To jest komiks typowo dla dorosłych, gdzie no tam dzieją się rzeczy no tak zakręcone, że no naprawdę super to wyszło. No i jeszcze na koniec przeproszę naszych słuchaczy, że nic nie wspomnieliśmy o mangach, ale akurat ja w mangach nie siedzę i nie mogę nic dodać od siebie tutaj w tym zakresie. Ja mangi bardzo rzadko też czytam. Niemniej jednak, no, jeżeli już wspomniałeś mangę, to muszę wspomnieć o no, chyba najnowszym dziele, czyli Spy X Family. Dla mnie to jest no, kapitalna sprawa, jak zrobiono dekonstrukcję, prawda, tych tajnych agentów w formie właśnie opowiadania mangowego, gdzie dzieją się tak absurdalne czasami historie. A jakby cała fabuła została osadzona na fikcyjnych państwach niemieckich, tak? Gdzie ma to obrazować jakby zimną wojnę, no i właśnie ten zachód i wschód, zachodnie Niemcy, wschodnie Niemcy, które się oczywiście tak nie nazywają, w tej mandze ze sobą rywalizują. Kapitalna sprawa, także Spy X Family polecam. A jeszcze, no, jak już jesteśmy, prawda, tutaj portalem, który działa w Polsce, my jesteśmy Polakami, no to też mi nie wypada nie wspomnieć o Tytusie, Romku i Atomku. To jest uniwersum Babcia Chmiela, które zawsze będzie dla mnie, no, najistotniejszym polskim uniwersum i które doprowadziło mnie do polskiego komiksu, tak? Także, no, szkoda, że już Babcia nie żyje, no, chwała mu za to, że do końca starał się jakby przedstawiać nowe historie chłopaków i szympansa, który próbował się uczłowieczyć. No niemniej jednak będzie mi na pewno brakować nowych historii. Tych historii stricte od Babcia Chmiela. Może ktoś się podejmie tworzenia nowych, prawda, komiksów o Tytusie, Romku i Atomku, ale to na pewno już nigdy nie będzie to samo. No to co? Kto wygrał tak naprawdę? Według mnie No, tak, mów. Przerwę ci wejdę słowo, według mnie wygrywa po prostu co sztuka i tyle. Także komiks, czy to DC, czy Marvela, ma swoje charakterystyczne elementy fabularne, graficzne.
No i tak naprawdę dzięki tej różnorodności, która się gdzieś tam przejawia, trzeba powiedzieć, że sztuka wygrywa, tak? Ponieważ te komiksowe uniwersa ze sobą są tak już sprzężone, że jedno bez drugiego by nie mogło istnieć. To jest takie yin i yang dla mnie. A ja się z tym jak najbardziej zgodzę. Tu nie można mówić o wygranym i przegranym, bo czegoś takiego po prostu nie ma, tak? Każdy odbiorca sięgnie po to, co mu bardziej pasuje. Jeden będzie wolał tego Supermana niesamowitego, drugi pójdzie bardziej w stronę Spidermana i każdy znajdzie coś dla siebie, a pewnie wiele jest takich osób, które po prostu z zapartym tchem czytają przygody jednych i drugich i dla nich to nie ma znaczenia, tak? Nie porównują tego. A są i osoby, które czytają dla samej przyjemności tak naprawdę nawet nie za bardzo są w stanie powiedzieć, kto jest z Marvela, kto jest z DC. Dlaczego nie? Jeżeli to sprawia im przyjemność, bo to jest to w tym wszystkim najważniejsze, żeby dobrze się przy tym bawić, a nie porównywać, że ktoś tam wygrał, bo mój superbohater jest lepszy od twojego superbohatera. No to tak nie działa, tak? I możemy wspomnieć tak o tych innych komiksach, o których omawialiśmy, z innych uniwersów. I pewnie kogoś będzie też to bardziej bawić taka forma, ten Tytus, Romek i Atomek, czy Garfield, czy jeszcze coś innego, nic związanego z superbohaterszczyzną i też będzie zadowolony. I o to w tym wszystkim chodzi. Dokładnie tak, także no cóż, przyjemnie mi się rozmawiało na ten temat. Myślę, że może to być początek takich pięknych rozważań około komiksowych i około popkulturowych i I myślę, około że Piotr, miłosnych jeszcze przy okazji. no pewnie tak, może się więcej otworzymy następnym razem, tworząc no, kolejny, prawda, tutaj, kolejne spotkanie na ten temat. Także no cóż, dziękuję Wam, Panowie, za zaproszenie. Również No i dziękuję bardzo następnym prowadzącemu, razem, koledze, z którym tak. miałem okazję porozmawiać, no i wszystkim oczywiście słuchającym. Oczywiście, że tak. No i następnym razem liczę, że znowu się skonfrontujemy na jakiś temat. Również mam taką nadzieję, więc do usłyszenia i raz jeszcze dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, hej.